Jeżeli kiedy, to w dzisiejszych czasach, gdy bój między wrogami a sługami Bożymi wszędzie się toczy z szczególną zapalczywością, należy nam wpatrywać się w przykłady pozostawione przez mężnych rycerzy, wodzów, którzy się dawniej w tych bojach pańskich odznaczyli. Należy uczyć się od nich taktyki wojennej, energii, roztropności wszystkich tych zalet i cnót, które im zapewniły zwycięstwo. Jednym z takich bez wątpienia najwaleczniejszych rycerzy, najznakomitszych wodzów występujących w dziejach kościoła jest święty Ignacy Loyola. Jeżeli kiedy, to w dzisiejszych czasach, gdy bój między wrogami a sługami Bożymi wszędzie się toczy z szczególną zapalczywością, należy nam wpatrywać się w przykłady pozostawione przez mężnych rycerzy, wodzów, którzy się dawniej w tych bojach pańskich odznaczyli. Należy uczyć się od nich taktyki wojennej, energii, roztropności, wszystkich tych zalet i cnót, które im zapewniły zwycięstwo. Jednym z takich bez wątpienia najwaleczniejszych rycerzy, najznakomitszych wodzów występujących w dziejach Kościoła jest święty Ignacy Loyola. Wrogowie nawet odmówić mu nie mogą nadzwyczajnych przymiotów umysłu i serca i wielkich zasług, jakie położył w obronie Kościoła. Prawdziwi katolicy czczą w nim opatrznościowego męża którego sam Bóg wybrał i posłał, aby wśród ciężkich przejść, na jakie Kościół narażony był w XVI wieku, oddawał się prawdzie, zwalczał błędy, tępił grzechy, wiarę i cnotę po świecie całym szerzył. Istotnie wspaniały to widok tych walk staczanych przez rycerza, którego sam Bóg wybrał, tych zwycięstw odnoszonych przez niego dzięki pomocy. Potężnej prawicy pańskiej, wspaniała zarazem pouczający i pocieszający to obraz. Uczy jak wojować za prawdę, za Boga, dodaje otuchy w przeciwnościach, które i Ignacemu tylokrotnie zagradzały drogę. Napełnia pewną nadzieją ostatecznej wygranej. Wpatrując się w to życie tak pełne świętych czynów. Tak wielkie przed bogiem i ludźmi mimo woli serce rośnie i pytanie się nasuwa. A dlaczego ja nie mógłbym pójść tą samą drogą? Jak tą drogą pójść, jak nigdy z niej nie zboczyć? Na te niezmiernie doniosłe pytania odpowiada znowu życie świętego sługi Bożego, wskazując zarazem na każdej karcie skąd zaczerpnąć potrzebnego światła i siłę. W innych krajach wyszło i wciąż wychodzi wiele nieraz bardzo obszernych i gruntownych życiorysów Ignacego, spisanych w języku łacińskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim. U nas, oprócz dawnych tłumaczeń, nie mamy żadnego nieco obszerniejszego opisu życia Świętego Ignacego. Dotkliwemu temu brakowi zaradzić pragnę w niniejszej książeczce. Opiera się ona na wszystkich znanych dotąd życiorysach i dokumentach odnoszących się do prac i cnót wielkiego tego sługi Bożego. W szczególności na żywotach ułożonych przez ojców Ribandeire, Bartolego, Bohurusa, Mafiego, na dokumentach zebranych przez uczonych bolandystów, tudzież na niedawno ogłoszonych sześciu tomach korespondencji prowadzonej przez samego Ignacego Niechaj Wielki Święty, którego znajomość i cześć praca ta ma na celu rozszerzać, wyprosić dla niej raczy, aby była w istotnym i najszerszym znaczeniu tego ulubionego przezeń hasła na większą chwałę Bożą. Autor rok 1893 Rozdział pierwszy. Młodzieńcze lata, rycerskie rzemiosło, oddanie się Bogu na służbę. W północnej Hiszpanii, zamieszkałej przez Basków w prowincji Guipuscoa, wznosił się pod koniec XV wieku otoczony dziś dookoła jako cenna relikwia murami olbrzymiego klasztoru jezuitów, niewielki zameczek Loyola. Panów zamku Beltrana Janes de Loyola i Marianne Saez de Balda obdarzył Bóg licznym potomstwem pięciu córkami i ośmiu synami. Ostatni przyszedł na świat roku pańskiego 1491. Inidio Lopez de Recalde jak brzmiało całe rodowe nazwisko, Ignacy, jak sam zwykł się później popisywać i jak go świat katolicki nazywać się przyzwyczaił. O dziecinnych i młodych latach przyszłego zakonodawcy nadzwyczaj szczupłe mamy wiadomości. Wychowanie Ignacego skierowane było ówczesnym obyczajem niemal wyłącznie do rycerskiej służby. Myśli jego i marzenia obracały się koło walk z niewiernymi maurami, obrony granic ojczystych wojennej sławy. W tym kierunku prowadziło go już wszystko, cokolwiek widział i słyszał w rodzinnym domu. Opowiadania o walecznych czynach przodków, wojenne pieśni przez braci śpiewane, dochodzący i do odosobnionego lojolskiego zameczku odgłos zwycięstw chrześcijańskiego ręża. Chęć do walki, pragnienie sławy wzmogło się tym bardziej gdy jako podrostek znalazł się Ignacy z rozkazu rodziców na dworze króla Ferdynanda, a spełniając tutaj obowiązki Pazia, uczył się zarazem rycerskiego rzemiosła i niecierpliwie czekał, kiedy będzie mógł odznaczyć się i zdobyć Wawrzyny, jakie zdobyli już rycerze przebywający w tym raczej obozie niż monarszym dworze. Wdzięczna postać, zręczność i odwaga młodego Pazia zwróciły nań Ogólną uwagę. Zajął się nim zwłaszcza daleki krewny Antoni Maurico, wicekról Nawarry, książę na najarze. Sam nauczył go robić bronią i kierował pierwszymi jego krokami w utarczkach z zewnętrznymi i wewnętrznymi wrogami panowania Ferdynanda, które, nie we wszystkich prowincjach, było dość silne. Młody żołnierz odznaczał się niebawem między towarzyszami i szybko. Posuwał się na coraz wyższe dowództwo. Wśród obozowego życia był on zawsze niezmiernie czułym na wojskowy honor, i za nic w świecie niczego by się nie dopuścił, co by w jakikolwiek sposób mogło go splamić. Dla honoru też raczej i ścisłego zachowania rycerskich przepisów, niż z wyższych nadprzyrodzonych względów, trzymał ściśle na wodzy młodzieńcze namiętności. Dla pieniędzy okazywał jawną wzgardę. Po zdobyciu Najarry dozwolił swym żołnierzom wedle powszechnego wówczas zwyczaju obrabować mieszkańców, ale sam najmniejszego nawet łupu sobie nie przywłaszczył. Nieraz ognistą swą przekonującą wymową zażegnywał groźne spory, gotów sam za miecz pochwycić, gdyby kto odważył się rzucić nań nie obelgę. Korzystając z wolnych chwil, w czasie których towarzysze jego grzesie oddawali, układał Ignacy hiszpańskie wiersze. Jeden z tych wierszy opiewał historię nawrócenia i wielkich zasług świętego Piotra, ale nie jeden prawdopodobnie musiał mieć za przedmiot miłość i sławę ziemską. Krótko mówiąc, Ignacy był wzorem ówczesnego rycerza mężnego w boju, uprzejmego dla kobiet, obrońcy uciśnionych skrupulatnego stróża własnego honoru. Wyznawał głośno swą wiarę, spełniał przepisane przez nią praktyki, ale niewiele się o to troszczył, aby przeniknąć ducha nauki chrystusowej i wedle niej całe swe życie, swe myśli i pragnienia ukształtować. Łaska Boża przez cierpienie miała sobie znaleźć wstęp do serca Ignacego i z ziemskiego rycerza w chrystusowego go przemienić. Z początkiem wiosny roku pańskiego 1521 wybuchła wojna o tron Nawarry między Hiszpanami broniącymi praw Karola V, a Francuzami stojącymi po stronie jego rywala. Wojsko francuskie pod dowództwem Jędrzeja de Foy wkroczyło w granice hiszpańskie, a zająwszy kilka miasteczek stanęło pod obronną Pampeloną. Poprzednio jeszcze wicekról Nawarry, dowiedziawszy się o zbliżającym się z przemożnymi siłami nieprzyjacielu, pośpieszył do Kastylii dla ściągnięcia czym prędzej posiłków, a w Pampelunie pozostawił Ignacego z bardzo nieliczną załogą. Posiłki nie nadchodziły, a tymczasem mieszkańcy, obawiając się gniewu zdobywców, prośbami i groźbami starali się nakłonić Ignacego do dobrowolnego poddania miasta tłumacząc mu, że dalszy opór byłby szaleństwem. Mężny rycerz opierał się póki mógł tym naleganiom, wreszcie widząc, że istotnie, zwłaszcza wobec takiego usposobienia mieszkańców miasta, obronić nie potrafi, cofnął się z garstką wiernych żołnierzy do silnie obwarowanego zamku, dozwalając otworzyć bramy miejskie nieprzyjacielskiemu wojsku. Francuzi weszli do Pampeluny, a jednocześnie wysłali parlamentarza do dowódcy zamkowego, wzywając go do poddania się. Wielu oficerów wezwanych na Radę Wojenną, sam nawet z ramienia wicekróla ustanowiony zarządca zamku, sądzili, że nie mogą zgodzić się na podane sobie przez nieprzyjaciół warunki, bardzo zresztą honorowe. Jeden Ignacy wręcz przeciwnego był zdania, głośno wołając: Lepsza śmierć, zaszczytna, Niż życie tchórzostwem splamione. Zapał ten udzielił się innym. Parlamentarza odesłano z niczym, a Ignacy, zachęciwszy żołnierzy do męstwa, stanął na murach, na miejscu wystawionym na najczęstsze pociski i niczym nieustraszony, wśród gęsto dokoła padających kul, gotował się z mieczem w ręku odeprzeć atak szturmujących. Wtem kawał kamienia oderwanego armatnią kulą uderzył w lewą jego nogę, a jednocześnie odbita od muru kula strzaskała mu prawą. Ignacy padł, a żołnierze przerażeni, nie podtrzymywani głosem i przykładem walecznego swego dowódcy, nie próbowali dłużej się bronić. Tegoż jeszcze poranka, 10 maja 1521 roku, w drugi Dzień Zielonych Świątek zajęli Francuzi krótko, ale mężnie bronioną twierdzę. Zwycięzcy wiedzieli dobrze, kto był duszą rycerskiej tej obrony. Umiejąc też uszanować męstwo zwyciężonych, otoczyli rannego Ignacego możliwymi staraniami. Wojskowy cyrulik złożył rannemu złamaną kość w prawej nodze, ale z pośpiechu czy z nieudolności złożył ją tak źle, że ból rósł raczej niż ustawał, a dozgonne kalectwo zdawało się nieuniknione. W Pampelunie o gruntowniejszej kuracji nie można było myśleć. Trudno też było wygody potrzebne rannemu, dlatego francuski dowódca, szczerze ceniąc swego jeńca, a widząc, że nie powstanie, jak zdawało się z początku w krótkim czasie z ran odniesionych, rozkazał przenieść go. W wygodnej lektyce do rodzinnego, choć dość oddalonego zamku Lojoli. Tutaj przywołany doktor, opatrzywszy ranę, oświadczył bez ogródek, że albo chory poddać się musi powtórnej, bardzo ciężkiej operacji, albo na całe życie zostanie kaleką. Ignacy natychmiast zgodził się na operację, a lekarz rozerwał zrastające się już kości i na nowo w odmienny sposób je złączył. Straszny to był ból. Ale mężny rycerz uważał sobie za punkt honoru nie okazać go ani jednym krzykiem. Konwulsyjnie tylko zaciśnięte ręce okazywały, jak bardzo cierpiał. Przytomni jaśniej jeszcze przekonać się mogli o wielkości jego cierpienia, ze smutnych skutków, które sprowadziła dokonana operacja. Chory, i tak już upływem krwi osłabiony, zaczął od tej chwili coraz bardziej na siłach upadać. Raz po raz wpadał w rodzaj omdlenia. Cały organizm niemal zupełnie wypowiedział mu służbę, tak iż doktorzy utracili nadzieję utrzymania Ignacego przy życiu, a on sam, nie łudząc się co do swego stanu, wzmocnił się świętymi sakramentami. Wigilia Świętych Apostołów Piotra i Pawła była dniem krytycznym, w którym wedle zapowiedzi lekarzy rozstrzygnąć się ostatecznie miało życie lub śmierć chorego. Do świętego Piotra miał Ignacy, zawsze szczególne nabożeństwo. Nawet wśród szczęku broni układał na cześć jego wiersze, później stać się miał wedle wyroków opatrzności Bożej jednym z najwaleczniejszych szermierzy w obronie stolicy Piotrowej. Obecnie jakby dla zaciśnięcia węzłów, które łączyły go i złączyć miały z wielkim tym apostołem, opoką i wodzem wojującego Kościoła. Zrządził Bóg, aby właśnie świętemu Piotrowi zawdzięczał on życie i zdrowie. W nocy poprzedzającej uroczystość świętych apostołów, okazał się Piotr swemu czcicielowi i zapewnił go, że niebawem zdrowie odzyska. A prawdziwość tego widzenia stwierdziło najlepiej nadzwyczaj szybkie dla wszystkich niespodziane wypełnienie się uczynionej przepowiedni. Kiedy Ignacy powstał z łóżka i po raz pierwszy nieco swobodniej spróbował przejść się po pokoju, spostrzegł z przerażeniem, że przebyte cierpienia nie uchroniły go od kalectwa. Prawa noga znacznie się skurczyła, a nadomiar złego pod kolanem wystawała źle spojona kość, nie sprawiając wprawdzie bólu, ale bardzo niemiłe dla oka wywierając wrażenie. Wykwintnego rycerza, który dotąd niemało się hełpił ze zgrabności swej i wytwornego ułożenia i rad słuchał dochodzących zewsząd pochlebstw o męskiej swej urodzie, bardziej bolały te ślady rany niż rana sama. Czyż nie byłoby jakiegoś sposobu, aby pozbyć się szpetnych tych ran i tych śladów uniemożliwiających dalszą służbę rycerską? Nie dozwalających, zadziwiać nadal innych zręcznością i piękną postawą? Jest, odpowiedzieli lekarze, ale o wiele boleśniejszy od wszystkiego. Coś dotąd przecierpiał. Niezmieszany słowami tymi, Ignacy oddał się natychmiast ponownie w ręce lekarzy, obawiając się zwłaszcza, jak sam później opowiadał, aby kość wystająca. Nie przeszkadzała mu do noszenia zgrabnego w modzie wówczas będącego obuwia. Doktor przepiłował kość. Potem za pomocą osobnej maszyny naciągnął krótszą nogę przez wiele dni z rzędu, ale tortura ta raczej niż kuracja więcej przyniosła bólu niż pożytku. Skurczona noga nieco się wprawdzie przeciągnęła, lecz zawsze pozostała znacznie krótszą od lewej. Jedyną rzeczywistą korzyścią tego heroicznie bez ruchu i jęku znoszącego męczeństwa były gorące łzy, którymi Ignacy opłakiwał później te szaleństwa dawnego swego życia, zachęcając się do heroicznego znoszenia najcięższych cierpień dla Boga, jeśli dla nierozsądnej ambicji, dla śmiesznej próżności narażał się dobrowolnie na tak straszne katusze. W pierwszych dniach po przeniesieniu do Loyoli, największą rozrywką dla rannego było snuć marzenia o dawnych i przyszłych czynach wojennych, o sławie i wybranej pani swego serca, której, jeśli nie miłość, bo na to zbyt wysoko wydawała mu się postawioną, to przynajmniej cześć i uznanie pragnął sobie zjednać. Ale same marzenia, rozmowa ze sługami i bratem nie mogły na długo wystarczyć dla tak czynnego, i żywego umysłu, zwłaszcza gdy dotkliwsze bóle nieco ustąpiły. Dla zabicia czasu, zażądał Ignacy ciekawej jakiejś książki o rycerskich awanturach, jednej z tych, której towarzysze jego i on sam w chwilach wolnych od innych zajęć chciwie pochłaniali, starając się później w życiu iść choć z daleka śladami urojonych bohaterów. Przetrząśnięto cały zamek, ale żadnej podobnej książki nie znaleziono. Rad nie rad, musiał się Ignacy zadowolić dwoma, w zupełnie innym rodzaju napisanymi książkami, jedynymi, które nie wiedzieć jakim sposobem, lecz nie bez zrządzenia opatrzności, zabłąkały się do Loyoli. Pierwszą z tych książek było przetłumaczone na hiszpański: Życie pana Jezusa przez Landolfa Kartuza. Drugą oryginalne po hiszpańsku napisane Żywoty Świętych. Początkowe kartki nie bardzo zajęły zbyt jeszcze marnościami tego świata zajętego żołnierza. Lecz w miarę jak się wczytywał w życie niebieskiego wodza Chrystusa i w życie wiernych jego sług i walecznych rycerzy, wciskać się zaczęły do serca nieznane dotąd myśli nowe, zupełnie uczucia, walcząc z dotychczasowymi ideałami. Staczając zacięte spory i wypędzając dotąd wszechwładnie panujące marzenia i pragnienia. Niekiedy, opowiadał sam święty, już jako doświadczony żołnierz w służbie Chrystusowej, pierwsze te wewnętrzne walki zwracał chory myśl do pobożnych przedmiotów, do rzeczy dawniej czytanych. Niekiedy stawały przed wyobraźnią Jego, Rozmaite obrazy, które poprzednio pochłaniały całą jego uwagę. Zwłaszcza jedna myśl tak mu serce napełniała, iż zupełnie się w niej zatapiał i pogrążał przez dwie, trzy, cztery godziny, które zlatywały mu niby jedna chwila. Myślał i rozmyślał, w jaki sposób okazać by mógł swą cześć dla pewnej zacnej pani, jak dostać się do miasta, w którym przebywała. W jakich wyrazach do niej się odezwać, jakimi dowcipami żartami ją rozerwać, jaką rycerską sztuką przed nią się popisać. Jednocześnie miłosierdzie Boże, inne, tym zupełnie przeciwne, poddawało mu myśli. Czytając bowiem życie pana Jezusa i świętych, tak zastanawiał się i sam ze sobą rozmawiał. Czy nie mógłbym pójść śladami świętego Franciszka? A gdybym też naśladować zaczął świętego Dominika? Pytania te na wszystkie strony roztrząsał. Przedstawiał sobie różne trudności i przykrości. I zdawało mu się, że wszystkie te trudności łatwo mógłby pokonać. Tego jedynie używając argumentu. Zrobił to święty Dominik, więc zrobię i ja. Potrafił to święty Franciszek, potrafię i ja. Dość długo gościły tego rodzaju myśli. O czym z powodu jakiejś okoliczności znów świeckie owe marzenia napływały, również czas pewien w sercu się zatrzymując. Ale pomiędzy dwoma tymi kierunkami myśli ważna dawała się spostrzec różnica. Rozmyślając o rzeczach świeckich, doznawał pociechy i słodyczy. Lecz kiedy rozmyślanie to przerywał dla zbytniego wytężenia umysłu, słodycz ustępowała. A miejsce jej zajmowały natychmiast smutek i oschłość. Przeciwnie, gdy myślał o pielgrzymce do Jerozolimy, o żywieniu się samymi tylko ziołami i o innych tego rodzaju martwieniach używanych przez świętych pańskich, wtedy nie tylko w czasie samego tego rozmyślania dziwnym przejęty był weselem, ale wesele to nie opuszczało go i później. Przez pewien czas na różnicę tę nie zważał i nie umiał jej ocenić. Nagle dopiero dnia jednego otworzyły mu się niejako oczy. Zaczął serce swe badać i poznał z doświadczenia, że jeden szereg myśli pozostawia po sobie w duszy smutek, drugi radość. Pierwsze to było jego rozumowanie o rzeczach bożych. Powoli poznawał lepiej dzieje własnego serca. I przeciwne drogi, jakimi Bóg i szatan dusze jego prowadził. Czytanie pobożnych książek użyczyło mu również niemało światła, a pod wpływem tego świata zaczął poważniej zastanawiać się nad własnym życiem i rozważać, jaką i jak ciężką pokutą mógłby przebłagać Boga za dawne swe grzechy. W odpowiedzi na to pytanie odezwało się znowu i zwiększą jeszcze siłą pobożne pragnienie naśladowania cnót świętych mężów. Czemużbym i ja, argumentował po prostu, nie mógł za łaską Bożą dopiąć tego, czego oni dopieli. Łaska Boża przywołana niejako do serca wspaniałym obrazem heroicznego życia wybranych sług pańskich, z dnia na dzień silniejsze zapuszczała korzenie, tłumiąc ziemskie żądze. Wzniecając pragnienie naśladowania pana Jezusa wzgardzonym i umartwionym życiem. Za przykładem pustelników, których czytał żywoty, zamyślał, Ignacy, odpokutować za popełnione grzechy biczowaniem i postami. Za przykładem wielu świętych pragnął odbyć pobożną pielgrzymkę do Jerozolimy i, jeśli Bóg da, spędzić resztę życia bądź na miejscach uświęconych obecnością zbawiciela bądź w jakimś klasztorze. A czy tu, czy tam, zawsze jako wierny uczeń, niosąc krzyż swój, iść za ukrzyżowanym. Pewnej zwłaszcza nocy, gdy według przyjętego od niejakiego czasu zwyczaju wstał z łóżka na modlitwę, światło niebieskie tak silnie oświeciło jego rozum i rozgrzało jego serce, iż zapominając o wszystkich wątpliwościach i pokusach, uklągł przed obrazem niepokalanej dziewicy i oddawszy się jej w gorących słowach na służbę, błagał pokornie, aby raczyła go zaprowadzić pod chorągiew najukochańszego swego syna. Przysięgał, że odtąd jedynie pod tą chorągwią walczyć i umierać pragnie. Niebo przyjęło widocznie tę ofiarę i przysięgę, bo jak opowiadają nam, Żywoto pisarze świętego, w tejże chwili cały zamek lojola, zwłaszcza pokój, w którym Ignacy się modlił, gwałtownie zatrząsł się w swych posadach. Podobnie jak niegdyś. Poruszyły się fundamenty ciemnicy, w której Paweł i Sylas modląc się chwalili Boga na znak, iż Bóg wysłuchał ich modlitwę. Innej nocy matka najświętsza widocznie jeszcze pocieszyła i utwierdziła w powziętych postanowieniach swego sługę i rycerza. Ukazując mu się z dzieciątkiem Jezus na rękach i dozwalając wpatrywać się dłuższy czas w święte swe, promieńmi Bożej Miłości błyszczące oblicze. Widok ten, za życia już do nieba przenoszący, zniszczył ostatecznie w sercu Ignacego wszelkie upodobanie w ziemskich pięknościach i zostawił po sobie trwałą, cudowną pamiątkę od chwili, w której królowa dziewic ukazała się swemu czcicielowi i nadziemską radością serce jego napełniła, ustąpiły stanowczo, by nigdy już więcej nie powrócić. Wszystkie pokusy, myśli, obrazy przeciwne cnocie anielskiej. Tak iż Ignacy, nakazując później duchownym swym synom naśladować aniołów, wskazywał im ideał i zachęcał do wyproszenia sobie daru, którego Bóg, Użyczył mu w szczególnej swej łaski, za pośrednictwem Maryi, zaraz w pierwszych dniach po również cudownym nawróceniu. Brat i domownicy spostrzegli i spostrzec musieli dziwną zmianę, jaka zaszła w omyśle Ignacego. Rozmowę zwracał odtąd zawsze do rzeczy świętych. Długie godziny spędzał na klęczkach, chętniej teraz z Bogiem niż z ludźmi rozmawiając. Resztę czasu poświęcał pilnemu czytaniu i odczytywaniu życia Pana Jezusa i świętych. Dla lepszego wbicia sobie w pamięć niektórych szczegółów, które najsilniejsze wywierały na nim wrażenie, spisywał je z wielką pilnością w osobnej książce, nie żałując trudu, aby każdą literę jak najpiękniej wykonać. Słowa Pana Jezusa wypisywał czerwonym atramentem, słowa Matki Najświętszej niebieskim świętych pańskich różnymi innymi kolorami. Prace te, która w gruncie rzeczy nie różniła się niczym od modlitwy, przerywał raz po raz to serdeczną, z wielkim wylaniem duszy odprawianą modlitwą, to krótkimi, strzelistymi aktami. To znowu stając przed otwartym oknem podziwiał majestat i piękność Bożą, objawiającą się zarówno w blasku słonecznym, jak i w milionach gwiazd, Rozsianych po firmamencie, dziękował stwórcy, że dobry i na wieki miłosierdzie Jego i ponawiał uczynione postanowienie, że odtąd jedynie wielkiemu temu Panu służyć będzie. Kto chce służyć Bogu doskonale i za Jezusem jako wierny Jego uczeń, ślad w ślad, iść pragnie, ten nie powinien wstać się oglądać. Wyrzec się musi domu, rodzinę, przyjaciół. Zapomnieć musi niejako o dotychczasowym swym życiu, aby zacząć inne zupełnie, które światu wydaje się głupstwem, ale mądrością jest u Boga. Taką naukę dał Chrystus swym uczniom. Ignacy ściśle się jej trzymając, postanowił zerwać wszystkie węzły łączące go z ziemią i czynem pokazać, jak pokazali owi święci, których żywoty tak mu do serca przemawiały. Że bardziej miłuje Chrystusa niż dom, albo braci, albo siostry, albo rolę. Lecz gdzie Bogu służyć? Czy w Jerozolimie? Czy w zakonie jakim? Czy najlepiej może, zrzegłszy się towarzystwa ludzkiego, wśród gór niedostępnych, pędzić życie w samotności i pokucie? Przez chwilę zatrzymał myśl na zakonie Kartuzów. Później przyszła mu wątpliwość, czy będzie w nim mógł stosownie do swego pragnienia ciało martwieniami trapić, jarzynami tylko się karmić. Dla uspokojenia się w tej mierze polecił jednemu ze sług, który w tym czasie udać się miał do Burgos, aby dostawszy się pod jakimś pretekstem do tamtejszego klasztoru kartuzów, zbadał ich urządzenia i zwyczaje i dał mu o nich jak najdokładniejsze informacje. Sługa dobrze spełnił dane sobie polecenie, ale choć dla Kartuzów miał same tylko pochwały, Ignacy nie powziął ostatecznej decyzji, odkładając ją do powrotu z Jerozolimy. A tymczasem niecierpliwie czekał na zupełniejszy powrót do zdrowia. Oczekiwał także na odpowiednią sposobność oczekiwał także na odpowiednią sposobność, aby bez zwrócenia na siebie zbytecznej uwagi dom rodzinny stanowczo opuścić, zrzec się wszelkich jego wygód i przyjemności. Złożyć Bogu w ofierze wszystko, co miał i mieć mógł i bez żadnych już przeszkód, gruntownie i w ustronnym jakimś miejscu zastanowić się nad przeszłym swym życiem, dokładniej nakreślić plan służenia Bogu na przyszłość. Siły wracały z wolna, a choć widoczne jeszcze ślady pozostawały po tak długich i ciężkich cierpieniach, to przecież Ignacemu zdawało się, że nie wolno mu dłużej zwlekać z wypełnieniem tego, co uważał za wyraźną wolę Bożą. Panie bracie, odezwał się do najstarszego z rodzeństwa, Marcina Garci, wódz mój. Książę Navarre wie, że czuję się lepiej. Opuścić was muszę. Marcin, któremu nagła zmiana w usposobieniu brata, Umartwienia jego i długie modlitwy od dawna już wydawały się podejrzane. Domyślił się, że nie na dwór książęcy tak Ignacemu śpieszno. Odprowadziwszy go więc do jednej z dalszych komnat, gdzie nikt nie mógł im przeszkodzić w poufnej rozmowie, gorąco błagać go począł, aby dla nieroztropnych jakichś marzeń nie przerywał tak świetnie rozpoczętego rycerskiego zawodu. Wszystko ci się uśmiecha. Namawiał go i tłumaczył mu. Masz imię, dowcip, odwagę i roztropność. Pierwsze kroki najtrudniejsze teraz, gdyś już rozgłosił swoje imię. Gdy równi, i wyżsi podziwiają cię jako mężnego obrońcę Pampeluny, szaleństwem byłoby zawracać z obranej drogi, zrzekać się dla siebie i dla rodziny naszej, sławy, która sama cię szuka. Nie lękaj się. Odparł Ignacy. Nie zapomniałem, co nakazują mi rodzinne tradycje i zaręczam ci, że niczego się nie dopuszczę, co by mogło je splamić. Odpowiedź ta nie zupełnie zadowoliła Marcina. Długo próbował on jeszcze wymownymi argumentami zdobyć wyraźniejsze jakieś zapewnienie. Wreszcie widząc, że na próżno czas traci, pożegnał Ignacego zakląwszy go jeszcze raz, aby pamiętał, jakie obowiązki wkładają nań dotychczasowe czyny, pamięć o słynnych przodkach i honor domu lojolów. Jeden z braci odprowadził odjeżdżającego rycerza do Oniate, gdzie na parę godzin wstąpili obaj do domu zamężnej siostry, skąd Ignacy w towarzystwie dwóch sług podążył do Navarretto, Ówczesnej rezydencji księcia Nawarry. Jeszcze w czasie poprzedniej wyprawy książę zaciągnął u swego królewskiego dość znaczny dług. Obecnie, korzystając ze sposobności, zwrócił mu pożyczoną sumę, którą Ignacy natychmiast, nic sobie nie zatrzymując, na dwie części rozdzielił. Jednej użył na spłacenie własnych swych długów, drugą ofiarował na odnowienie obrazu Matki Boskiej w jednym z pobliskich kościołów. Navarreto odprawił Ignacy towarzyszących mu dotychczas sług, a sam skierował muła na drogę wiodącą do cudami słynącej świątyni Najświętszej Maryi Panny w Monseracie. Matka Boża cudownie pocieszyła go, ukazując się mu i zachęcając do doskonałego służenia boskiemu swemu synowi. Pod szczególną więc opieką Maryi świeżo zaciężny rycerz Jezusowy Pragnął nową służbę rozpocząć i na cześć tej królowej swojej u stóp jej ołtarza związać się do zgonnym ślubem czystości. Przez całą drogę jedna myśl go zajmowała. W jaki sposób mógłby się już nie w ziemskiej, ale w jezusowej służbie odznaczyć? Jakimi pokutami powinien u Boga przebaczenie dawnych win sobie wymodlić? Podobnie jak każdy początkujący na drodze Bożej, kładł Ignacy nie tylko największe, ale, rzec można, jedyny nacisk na zewnętrzne umartwienia, na posty, biczowania, długie czuwania nocne. Przechodząc, tak później o sobie opowiadał, jedno po drugim umartwienia przez świętych praktykowane, nad tym tylko się zastanawiał, w czym i jak mógłby ostrzej ciało swe karcić. I wtem całą swą pociechę zakładał, nie bacząc na wewnętrzne i bardziej ukryte cnoty, bo nie wiedział nawet, czym jest i co znaczy pokora, miłość, cierpliwość lub roztropność, która zakreśla poprzednim cnotom właściwe granice. Nie wiedział, nie domyślał się. Przez jakie walki, doświadczenia i wewnętrzne burze stokroć sroższe od wszelkich zewnętrznych umartwień i cierpień Bóg go zamierzał prowadzić. Ignacy, myśląc o większych pokutach, tymczasem każdego dnia ostro się biczował. Jak zaś wespół z umartwieniem i roztropność w służbie Bożej jest potrzebną, tak z gorliwością łączyć się i kierować nią powinna. O tym mógł się świeżo do służby Chrystusowej zaciągnięty nie dość jeszcze w niej wyćwiczony zapaśnik przekonać w tej jeszcze drodze w której dzięki tylko szczególnej opiece bożej nie padł ofiarą źle zrozumianej gorliwości niezbyt daleko od monserratu przyłączył się do naszego pielgrzyma inny jakiś również na mule jadący podróżnik którego z pierwszego już wejrzenia łatwo było poznać jako jednego z licznie w tych stronach krążących maurów fanatycznych wyznawców Mahometa. Po zwykłych pytaniach skąd i dokąd wszczęła się naturalnie rozmowa o Monserracie, a wnet przeszła na cześć oddawaną przez katolików Najświętszej Dziewicy. Mahometanin chętnie przyznawał, że Maryja za szczególnym darem Bożym mogła być panną przed i w samymże poczęciu, ale przeczył zawzięcia, aby dawszy światu Jezusa Mogła w sobie połączyć godność macierzyństwa z przywilejem dziewictwa. Święty jak mógł i umiał, starał się różnymi przykładami, podobieństwami wyjaśnić ten dogmat wiary, ale Maur śmiał się i żartował z wszystkich wyjaśnień i ze zbyt łatwowiernych katolików, aż wreszcie, jak gdyby znudzony długą, a bezowocną dysputą, popędził muła i nie pożegnawszy nawet towarzysza drogi, zniknął mu z oczu. Krew zawrzała w ignacym, bardziej oburzonym bluźnierstwami miotanymi przeciw matce Bożej niż wzgardą jemu samemu okazaną. Czy wolno mi, zapytał o u siebie, czy wolno chrześcijańskiemu rycerzowi puścić płazem tak jawną obrazę Maryi? Zasady rycerskie mówiły mu, że należy stanąć w obronie honoru królowej niebieskiej i krwią bluźniercy pomścić krzywdę jej wyrządzoną. Zasady Chrystusowe, choć nie dość jeszcze silnie w sercu wykorzenione, ostrzegały, że taki doraźny, bezprawny sąd, dokonany nie tylko dla obrony chwały Bożej, ale i za potrzebem obrażonej miłości własnej, nie może podobać się Bogu. Nie mogąc zdecydować się, co czynić, Ignacy postanowił zdać się na wolę Bożą, którą, jak w prostocie swej wierzył, Bóg szczególnym jakim znakiem powinien mu był okazać. Niedaleko od miejsca, w którym Maur taką wzgardę chrześcijańskiemu rycerzowi wyrządził, droga rozdzielała się w dwóch kierunkach. Na prawo ciągnął się dalej wygodny, szeroki gościniec, wiodący do pobliskiego miasteczka, celu podróży Mahometanina. Na lewo stroma ścieżka raczej niż droga, Prowadziła na wysoką górę. Niech nierozumne zwierzę, rzekł do siebie Ignacy, wolno wodzę mu łowi puszczając, samo drogę obiera. Jeśli puści się wygodnym gościńcem za mahometaninem, wtedy Bóg żąda, abym śmiercią ukarał tego bluźnierce. Jeżeli podąży wąską ścieżką, będzie to znakiem, że nie powinienem dobywać oręża. Samo w sobie nieroztropne to było postanowienie i okazywało, że Ignacy bardzo jeszcze niejasne miał pojęcie o nauce i obowiązkach chrześcijańskich, lecz opatrzność Boża czuwała nad wiernym swym sługą i nie dozwoliła mu splamić rąk krwią niesprawiedliwie wylaną. Mu własnemu instynktowi, zostawiony, zwrócił się na lewo, a Ignacy, trzymając się powziętego postanowienia, nie ścigał bluźniercy lecz zatopiwszy się w modlitwie, pośpieszył najprostszą drogą do widocznego z daleka, majestatycznie wznoszącego się wśród gór przybytku cudownej swej niebieskiej królowej. Każdy żołnierz nosi barwę wojska, w którym służy. Ignacy nosił dotychczas bogatą zbroję. Do boku przypasanym miał miecz, a na głowie lśniący hełm. Ale zbliżając się do Monserratu zrozumiał, jak niestosowny to strój dla ucznia ubogiego Jezusa, który pokój, nie wojnę światu przyniósł. W pobliskiej więc wiosce kupił sobie wszystko, w co zwykli byli odziewać się i zaopatrywać pielgrzymi do Ziemi Świętej i długą w kształcie zakonnego habitu niezgrabnie uszytą suknię ze zgrzebnego płótna, powróz zamiast pasa. Sandały, kij pielgrzymski i drewnianą czarę na wodę. W ten sposób zaopatrzony, ale nie zdejmując jeszcze rycerskiego stroju, stanął pod bramami kościoła w Montserratie, obsługiwanego przez liczne grono pobożnych benedyktynów. Mając niezłomny zamiar zacząć nowe, Bogu jedynie poświęcone życie, Ignacy pragnął przede wszystkim pozbyć się ciężaru dawnych swych grzechów przez szczerą, Generalną spowiedź. Przy tym chciał zasięgnąć rady doświadczonego spowiednika co do zamiarów swych na przyszłość. Przez kilka dni biczując się i poszcząc, gotował się do spowiedzi i aby odbyć ją jak najdokładniej, spisał długi katalog swych win i grzechów, te zwłaszcza z szczególnym naciskiem na pierwszym miejscu wymieniając, które go napełniały największym wstydem. Następnie ze skruchą ukląkł przed pobożnym kapłanem Janem Hanones, żewnymi łzami się zalewając wyznał grzechy i ułomności całego swego życia. Z pokorą opowiedział wyświadczone sobie łaski. Zapytał, jak ma życiem swym na większą chwałę Bożą pokierować. Spowiednik, mąż w drogach pańskich wyćwiczony, który sam zreformował wiele klasztorów w Hiszpanii i Portugalii, Zrozumiał, że ma przed sobą wybrane naczynie łaski Bożej. Dlatego, nie żałując czasu ni starań, całe trzy dni mu poświęcił, dając praktyczne wskazówki, zapalając bardziej jeszcze do heroicznych czynów dla Boga. Pocieszony i wzmocniony na duchu, odszedł Ignacy od konfesjonału pobożnego kapłana. Bóg mi przebaczył! wołał z radością. Cóż, biedny grzesznik, oddam Stwórcy i Zbawicielowi memu za wszystko, co mi uczynił. Dawny zwyczaj nakazywał, aby młodzieniec mający otrzymać rycerskie pasowanie całą noc poprzednią spędził na czuwaniu w kościele w pełnej zbroi, zastanawiając się nad wielką godnością i ciężkimi obowiązkami mężnego rycerza. Ignacy, trzymając się tego zwyczaju, o którym wiele naczytał się w rycerskich poezjach i romansach, Zrzucił z siebie żołnierskie szaty i darował je jakiemuś ubogiemu. Miecz i sztylet zawiesił w ofierze na ołtarzu Matki Bożej, a sam, ubrawszy się w poprzednio już przygotowany żebraczy ubiór, kij pielgrzymi zamiast miecza w ręku trzymając, czuwał całą noc przed uroczystością zwiastowania najświętszej Maryi Panny roku panieńskiego 1522 w Kościele czci jej poświęconym. Częścią klęcząc, częścią stojąc, modlił się przed ołtarzem Maryi, obierając ją sobie ponownie za panią i królową, błagając, aby nie gardziła służbą wiernego swego rycerza i przed Jezusem za nim orędowała. Wczesnym rankiem posilił się świeżo opasowany rycerz Chrystusowy komunią świętą i szybko, aby go kto nie poznał i nie zatrzymał, opuścił Montserrat, pierwszą stację na drodze, która go miała doprowadzić do tak wysokiej doskonałości. Zwolna, bo cierpiąca noga nie dozwalała szybszego kroku, szedł nasz pielgrzym rozmyślając jak ukryty przed ludźmi ma służyć Jezusowi i do podróży jerozolimskiej się gotować dziękując Bogu z wielką wdzięcznością i radością za tyle łask których mu tak hojnie użyczył za przyczyną cudami słynącej Maryi nagle pobożne te rozmyślania przerwał jakiś jeździec który pędząc co koń wyskoczy z daleka już wzywał Ignacego do zatrzymania się był to goniec od sędziego w Monserracie, gdzie mieszkańcy, widząc dobrze sobie znanego żebraka przybranego w bogaty rycerski ubiór, a dziwiąc się nagłemu zniknięciu rycerza, którego w tym właśnie stroju przez kilka dni widzieli, zaczęli podejrzewać, że brakał kradzież. Jeśli nie o straszniejszy jaki występek i do wyjaśnienia się sprawy wtrącili go do więzienia. Czy to prawda? zapytał ów goniec, żeś jakiemuś ubogiemu darował bogaty swój ubiór. Zaklinał on się, że z twej ręki nawet o to nie prosząc otrzymał go, ale nikt, a przede wszystkim sędzia wierzyć mu nie chce. Ignacy zaręczył, że istotnie zupełnie dobrowolnie podarował swój ubiór żebrakowi. I żewnie zapłakał, upatrując w tym zdarzeniu karę Bożą za dawne swe winy. Grzechem mam ręce skażone, myślał pokornie. I dlatego nawet dar z mojej ręki nie przynosi błogosławieństwa, ale wzgardę i cierpienie. Inaczej na tę sprawę zapatrywał się zdziwiony posłaniec. – Kimże jesteś? – pytał czcią przejęty i przekonany, że ma przed sobą świętego. Dokąd idziesz i z jakiej przyczyny z rycerza w żebraka się przemieniłeś? Na te pytania Ignacy żadnej nie dał odpowiedzi. Uczyniwszy co był powinien i co mógł, dla uwolnienia niewinnego, który z jego przyczyny dostał się do więzienia, nie chciał zaspokajać próżnej ciekawości, z nikim innym o sobie samym nie chcąc rozmawiać jak tylko z Bogiem i z kapłanami, których mu sam Bóg na zastępców swoich na ziemi wyznaczył. Własne swe serce głębiej zbadać, lepiej rozmowy z Bogiem nauczyć się, jaśniej wolę Bożą względem siebie zrozumieć miał Ignacy w małym, o trzymile od Monserratu, odległym miasteczku Manrezję, do którego obecnie nie domyślając się, jakie skarby łask tam na niego czekają, kierował swe kroki. Na Nałożył boleści w zamku lojolów potężna łaska Boża, niby błyskawica wstrząsnęła. I oświeciła duszę ziemskiego rycerza. Jak niegdyś Paweł, tak i Ignacy rażony światłością niebieską, drżąc i zdumiewając się, rzekł Panie, co chcesz, abym czynił? W Monseracie, w świątyni Matki Najświętszej, usłyszał odpowiedź, jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj, co masz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A przyjdź i pójdź za mną. Jak wiernie i mężnie iść za niebieskim tym wodzem, jak królewską tą drogą postępując prawdę osiągnąć i życie wieczne sobie zabezpieczyć, a następnie innych tą drogą do prawdy i życia prowadzić, tego Bóg nauczył Ignacego w Manresie. Rozdział drugi. Manerskie rozmyślania. Ledwie z pięćdziesięciu domów złożone miasteczko Manreza w tym czasie nie odznaczało się niczym, prócz pięknego kościoła, zostającego pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła i świętej Łucji, panny i męczenniczki i złączonego z kościołem dość obszernego szpitala, w którym udzielano przytułku nie tylko chorym, ale w ogóle ubogim, licznym pielgrzymom, kalekom i żebrakom. To też, skoro Ignacy zapukał do furty szpitalnej, prosząc o miłosierdzie, wpuszczono go bez trudności, ofiarując takież pomieszkanie i pożywienie, jak kilku innym poprzednio przyjętym ubogim. Przypatrując się nowym swoim towarzyszom, spostrzegł wnet Ignacy, że sam, choć w żebraczym ubiorze, niezupełnie jednak na żebraka wygląda. Tak być nie powinno. Rzekł do siebie i pragnąc w niczym się nie wyróżniać na zewnątrz, od prawdziwie ubogich, pragnąc zarazem odpokutować za dawną grzeszną próżność, dla której tyle nieraz czasu tracił, układając modnie włosy, przykładając tak wielką wagę do wytworności w ułożeniu do eleganckiego stroju, teraz zapuścił brodę i włosy, zostawiając je umyślnie w nieładzie. Chodził po słońcu i deszczu z głową odkrytą. Przybrał prosty, wręcz różny od rycerskiego i dworskiego ton mowy i sposób wyrażania się. Tak postępowali dawni święci. Tak Ignacy, idąc śladami Hieronimów, Franciszków, Dominików, pamiętając, że gwałtownicy tylko posiądą Królestwo Niebieskie, wyzuwał się ze świętą zapalczywością z dawnej swej natury. Uczył, jak ostrą walkę, zwłaszcza w pierwszych chwilach po nawróceniu się, należy prowadzić ze zmysłowością i pychą. Ostra to była rzeczywiście walka heroiczna, pokuta za dawne ułomności. Na sen przeznaczył sobie Ignacy zaledwie parę godzin, a i te parę godzin spał na gołej ziemi, kładąc pod głowę zamiast poduszki kamień lub kawałek drzewa. Przez resztę nocy modlił się, przerywając po kroć lub trzykroć modlitwę biczowaniem się, której w czasie dnia powtarzał bez żadnej litości dla swego ciała. Na modlitwie spędzało zazwyczaj siedem godzin, ciągle klęcząc, przybrany w ostrą włosienicę i kolczasty łańcuch. A oprócz tych siedmiu godzin niemało jeszcze czasu spędzał w kościele na słuchaniu mszy świętej i pobożnego zakonnego śpiewu. W szpitalu dawano mu wprawdzie pożywienie, ale Ignacy, aby połączyć pokorę z umartwieniem, wolał chodzić od domu do domu, prosząc w imię Chrystusowe o kawałek chleba. Niczego innego nie prosił, bo też przez sześć dni tygodnia nie dotykał się niczego innego prócz kawałka suchego chleba i kubka wody. W jedną tylko niedzielę, jeśli mu kto ofiarował trochę jarzyn i nieco wina, przyjmował i korzystał z tej jałmużny dla uczczenia Dnia Świętego. O wiele straszniejszym umartwieniem niż te posty biczowania się i proszenia o jałmużnę były niskie posługi, które Ignacy dobrowolnie spełniał w szpitalu. Wykwintna jego natura wzdrygała się na widok brudu, ran i wrzodów, lecz dlatego właśnie, aby gwałt naturze swej zadać, wyszukiwał chorych, których dolegliwości przejmowały go największym wstrętem, i z szczególną miłością, pamięcią na ukrzyżowanego Chrystusa, odwagi sobie dodając, poświęcał się dla tych nieszczęśliwych, obwiązywał ich rany, słał łóżka, oczyszczał wrzody. Kto to taki? Czemu się tak dla nas poświęca? Pytali między sobą chorzy. Niektórzy z początku podejrzewali Ignacego o błudę. I ukryte jakieś złe zamiary, ale wielka jego niczym nie zrażająca się miłość wnet ich rozbrajała. Na domiar rozeszła się jak zwykle prawdę powiększająca pogłoska, że to jakiś wielki książę pokutujący za dawne swe winy. Inni inne dziwne rzeczy o nim opowiadali, a pod wpływem tych opowiadań i heroicznych cnót Ignacego wszyscy chorzy ci nawet, co mu z początku byli najnieprzychylniejsi, Spoglądać na nie zaczęli z wielkim uwielbieniem. W pierwszych również dniach, kiedy Ignacy w pokutniczym swym worku wychodził na ulicę miasteczka, płoche dzieci biegały za nim gromadkami, śmiejąc się z dziwnego jego stroju. Później te same dzieci największą cześć okazywały świętemu mężowi. Jeden tylko widocznie zepsuty młodzieniec, dla którego cnota i pokuta Ignacego była ciągłym, Acz bezskutecznym napomnieniem do poprawy, nie przestawał wyśmiewać i wyszydzać świętego przy każdej sposobności. Każdego dnia wychodził naprzeciw Ignacego, a udając jego chód, przedrzeźniając ruchy i sposób mówienia, ściągał liczną gawiedź, która, naśmiawszy się do rozpuku z tego widowiska, wtedy dopiero rozchodziła się, kiedy ów nieszczęśliwy, jakby szałem jakimś porwany, przerywał nagle swoją komedię. I najobelżywszymi wyrazami obsypywać zaczynał, obłudnika faryzeusza skończonego łotra. Ciężka to była próba dla Ignacego. Jego rycerskie pojęcie honoru odzywało się z całą siłą, domagając się zemsty, tłumacząc, że nie wolno i nie należy wystawiać się na takie obelgi i płazem je puszczać. A przecież Pan Jezus, wódz mój. Na haniebnym krzyżu umarł i nieprzyjaciołom swoim przebaczył, odpowiadał sobie Ignacy. Myśl ta o ukrzyżowanym Zbawicielu tłumiła wzburzone uczucia, nie dozwalała zwyciężyć budzącemu się gniewowi. Ze spuszczonym wzrokiem, z myślą o Bogu, wracał Ignacy do szpitala, modląc się za swego nieprzyjaciela, który z daleka jeszcze obelgami go ścigał. Pokusy nie zatrzymywały się na progu szpitala, lecz szły dalej, nękając Ignacego za dnia i wśród ciszy nocnej, w czasie modlitwy i wśród pokornych zajęć koło rannych i chorych. Co tu robisz? pytał go się jakiś jakby głos wewnętrzny. Bóg dał ci się urodzić w rycerskim domu, przeznaczył cię do orężnej walki z niewiernymi. Jako chrześcijański bogobojny rycerz wiele mógłbyś zdziałać dla chwały Bożej. A cóż za chwała Boża? Co za pożytek ludziom, że jeden żebrak więcej domaga się natrętnie kawałka chleba, a dziwactwami swymi daje innym powód do obrażania Boga. Kiedy indziej opanowywał Ignacego jakiś zdawałoby się nieprzezwyciężony wstręt do brudnych łachmanów, Ran i chorób biedaków, których usługom się poświęcał. Dla przezwyciężenia tej pokusy, szedł Ignacy do chorych, których widok najprzykrzejszy, wywierał na nim wrażenie, ściskał ich jako braci kochanych i tak starannie i tak długo ich pielęgnował, aż zdawało mu się, że ów pierwotny wstręt ustąpił. Szatan, nie mogąc w ten sposób sprowadzić świętego z raz obranej drogi, innego użył środka. Razu pewnego, gdy Ignacy znajdował się na modlitwie, ujrzał obok siebie unoszący się niby w powietrzu błyszczący jakiś przedmiot. Przypatrując się bliżej, dostrzegł, że przedmiot ten miał kształt prześlicznego węża, mieniącego się w najcudniejsze barwy, mimo woli niejako przykuwającego do siebie oko. Wąż ten przez kilka dni z rzędu ukazywał się, sprawiając Ignacemu swym widokiem szczególną przyjemność. I znowu nagle znikał, zostawiając po sobie smutek i niesmak. Święty nie wiedział, co o tym sądzić, i pytał z trwogą: Czy to pociecha Boża, czy pokusa szatańska?. Dla odpowiedzenia sobie na to pytanie, począł sam siebie badać, w jakim kierunku widok owego węża prowadzi jego myśli i pragnienia. Kiedy się przypatrywał z rozkoszą, barwnemu wężowi, słyszał jakby jakiś głos z zewnątrz. Czyżeś dobrze rozważył wszystkie trudności, czekające cię na drodze, którą iść zamyślasz? Czy potrafisz przez długie lata, może przez lat siedemdziesiąt, dręczyć w ten sposób swe ciało i wszystkiego mu odmawiać, jak teraz mu odmawiasz? A któż zaręczyć mi może, odpowiadał sobie, Ignacy, że tyle lat żyć będę, kto choćby tylko jedną godzinę życia może mi zapewnić. Czymże zresztą jest najdłuższe nawet życie w porównaniu do wieczności? Ta zwyciężona pokusa ustępowała na chwałę, ale niebawem wraz z widokiem owego dziwnego węża powracała z podwojoną natarczywością. Aż wreszcie Ignacy przekonał się, że ma do czynienia nie z dobrym, ale ze złym duchem. Odpędził energicznie mamidło szatańskie a w nagrodę za okazane męstwo doznał owego niebiańskiego wesela, które w pierwszych chwilach po nawróceniu się przemieniało mu ziemię w niebo i wszystkim łatwym czyniło dla Chrystusa. Wesele to wszakże i napełniający duszę błogi spokój nie miał trwać zbyt długo. Bóg hartował i ćwiczył wiernego swego żołnierza, przeprowadzając go przez ogień duchownych utrapień, złudzeń i pokus, aby własnym doświadczeniem nauczony umiał później leczyć z nich innych i ratować. Przystępując do służby Bożej, przygotowywał Ignacy pamiętny na ostrzeżenie Ducha Świętego duszę swą na pokusę. Uderzyła ona zwłaszcza na niego z całą siłą, gdy w celu doskonalszego zjednoczenia się z Bogiem który na samotności zwykł w szczególny sposób do serca przemawiać, opuścił na czas pewien mieszkanie w szpitalu, a zamieszkał w pieczarze wśród gór ukrytej w pobliżu Mancery. Pieczara ta, do której wstęp tak był trudny, że o istnieniu jej wiedziało niewielu nawet okolicznych mieszkańców, wyglądała jak niezbyt obszerny grób w skale wykuty. Wąski otwór przez który otwierał się. Widok na kościół Najświętszej Maryi Panny w Montserratie służył za drzwi i okno. Wewnątrz nagie, chropowate ściany odstraszały przykrą wilgocią. W prawdziwej tej pustelni wznowił Ignacy życie modlitwy i umartwienia dawnych pustelników. Większą część dnia i nocy spędzał na klęczkach, rozmyślając prawdę wiecznej, i błagając Boga o miłosierdzie dla siebie i dla innych. Rozmyślania te przerywał niemal jedynie surowymi umartwieniami. Prócz włosienicy, za którą ani we dnie ani w nocy się nie rozstawał, opasał ciało ostrym łańcuchem i po kilkakroć na dzień karcił je biczowaniem do krwi. Pokarmu używał zazwyczaj dopiero wieczorem, często i przez parę dni z rzędu nie brał do ust nawet kawałka chleba. A post taki podejmował zwłaszcza wtedy, gdy chciał sobie uprościć jakąś szczególną łaskę lub uwolnienie od dręczących go pokus. Nie były to pokusy przeciwczystości, bo w tym względzie zabezpieczony był udzielonym z miłosierdzia Bożego szczególnym przywilejem, ale przeróżne naigrawania szatańskie, cisnące się do serca z niewypowiedzianą siłą. Zwątpienie, rozpacz. Mnożące się w każdej chwili wątpliwości. Pokusy te największym były dlań cierpieniem o wiele większym niż wszystkie zewnętrzne umartwienia, posty czuwania nocne, krwawe biczowania, któremu Bóg nieraz niebieskimi pociechami hojnie osładzał i nagradzał. Wśród gorącej modlitwy, gdy naśladując Jezusa ukrzyżowanego ciało swe krzyżował umartwieniem, nagle do serca, niby strzała zatruta, wpadła myśl. Po co to wszystko, kiedy z dawnych swoich grzechów niedokładnie się wyspowiadałeś? Kiedy przy spowiedzi nie dość zanieżałowałeś? To znowu przywodząc sobie na pamięć jakiś dawny grzech, pytał się niespokojnie. Czy spowiednik zrozumiał mnie, kiedy mu o tym grzechu mówiłem? Czy wszystkie jego okoliczności wytłumaczyłem mu należycie? Ignacy starał się jak mógł na to pytanie sobie odpowiedzieć. Starał się uspokoić, ale im dłużej sam ze sobą rozprawiał, tym bardziej wątpliwość rosła, niepokój się wzmagał. A nie tylko dawne grzechy wprawiały go w taki niepokój, ale cokolwiek i jakkolwiek czynił, zdawało mu się, że nowego, straszniejszego grzechu się dopuszcza. Nieraz przez całą noc, coraz inne. Jak widma, jakie przesuwały się przed oczami Ignacego, nie dając łani chwili spokoju, wmawiając weń, że wszystkiemi z kolei obraża Boga. Wielka to była męczarnia, zwłaszcza dla duszy tak gorąco Boga kochającej. A męczarnia ta i osłość duszy tak nieraz i ciało osłabiały, że Ignacy padał na pół omdlały na ziemię, jęcząc i modląc się. Nieszczęsny ja człowiek! Kto mnie wybawi od ciała tej śmierci? Zemdlały oczy moje. Panie, gwałt cierpię. Odpowiedz za mnie. Dla uwolnienia się od trapiących wątpliwości i niepokojów uciekał się Ignacy do trybunału spowiedzi. Odsłaniał najskrytsze zakątki swej duszy. Wyznawał ponownie dawne ułomności. Opłakiwał je rzewnymi łzami. Ale ledwie odszedł od konfesjonału, niepokój wracał i silniejsze jeszcze zadawał mu męczarnie. Czy przystąpić, czy nie przystąpić do komunii świętej, pytał sam siebie, wahał się, czas pewien. Wreszcie, nie chcąc pozbawiać się tego najskuteczniejszego lekarstwa na wszystkie choroby duszy, zbliżał się pośpiesznie do ołtarza, ale ledwie klęknął. Taka znów burza wątpliwości zrywała się w jego sercu, tak zdawało mu się widocznym, że źle i niedokładnie się wyspowiadał, iż jakby siłą jaką odepchnięty wstawał i z płaczem odchodził z kościoła, nie przyjąwszy ciała pańskiego. Spowiednik powiedział mu wprawdzie, że wszystkie te wątpliwości to niebezpieczne dla duszy skrupuły, którymi szatan pragnie mu obrzydzić drogę doskonałości. Zalecił, aby na te skrupuły nie zwracał uwagi, a spowiadał się tylko z tego, co zupełnie jasno i wyraźnie jako grzech mu się przedstawia. Ale Ignacemu zdawało się właśnie, że niemal wszystko, co czyni, jest oczywistym grzechem, a rozważanie, czy to może już skrupuł, czy też nie skrupuł, nabawiało go nowych, zawilszych od poprzednich wątpliwości. Przychodziło mu czasem na myśl, że najskuteczniejszym lekarstwem byłoby na tę chorobę duszy, aby mu spowiednik stanowczo w imię Chrystusowe zakazał spowiadać się z dawniej popełnionych grzechów, ale sam, lękając się złudzenia szatańskiego, nie śmiał o tem spowiednikowi wspomnieć. Wewnętrzne cierpienia odbiły się na obliczu wyschłem od postów, przygnębiony ze spuszczonym wzrokiem, z myślą zajętą pytaniem, czy Bóg nie opuścił go, każąc za dawne złości. Wzbudzał Ignacy szczere politowanie we wszystkich, w tych zwłaszcza, którzy domyślali się lub wiedzieli, jak ciężką próbą Bóg doświadczał tego sługę swojego. Ojcowie Dominikanie zdjęci miłosierdziem, pragnąc Gruntowniej zająć się wyleczeniem schorzałej tej duszy, nakazali Ignacemu zamieszkać przez czas pewien w swym klasztorze. Święty posłuchał, lecz ledwie przeszedł próg klasztornej celi, którą na mieszkanie mu wyznaczono, dawne pokusy i wątpliwości uderzyły nań z podwójną siłą. Ponury, smutek, niechęć do wszystkiego, tak Powładnęły dusze, okropna zaś rozpacz tak głęboko w serce się wpiła, że biedne to serce sprzecznymi uczuciami, to na tę, to na tamtą stronę miotane, nie wiedząc jak burzy tej sprostać przechodziło niemal boleści konania. Czasem szatan poddawał mu myśli, że lepiej zakończyć już raz te męki, rzucając się z okna w przepaść. Niewidzialna jakaś siła ciągnęła go do okna i szeptała: Od ciebie zależy w jednej chwili przerwać te katusze. Ale anioł stróż przypominał mu, jak straszną zbrodnią jest samowolnie rozporządzać życiem, tym najcenniejszym darem Bożym, nad którym Stwórca sobie samemu rządy zachował. A Ignacy, przypomnieniem tym niby z ciężkiego snu, zbudzony, wołał: Nigdy. Nigdy, panie mój, nic takiego popełnić nie chcę, co by było złączonym z obrazą najwyższego twego majestatu. Kiedy indziej, widząc, że od ludzi nie może spodziewać się ratunku, modlił się z wielkim wylaniem serca. Dopomóż mi, panie, bo ani u ludzi, ani u żadnego stworzenia nie znajduję lekarstwa. Gdybym je znalazł, żaden trud. Żadna praca nie odstraszyłaby mnie od użycia go. Pokaż mi, panie, gdzie lekarstwa tego mam szukać. Choćby mi za psem iść przyszło, aby od niego lekarstwo odpowiednie otrzymać, chętnie pójdę. Wszystkom uczynić gotów. W czasie tej modlitwy stanęło mu na myśli, co czytał w żywotach świętych. O pewnym pobożnym mężu, który pragnąc wyjednać sobie wielką jakąś łaskę u Boga, tak długo pościł, od wszelkiego pokarmu się wstrzymując, aż Bóg prośbę jego wysłuchał. Idąc za tym przykładem, postanowił i Ignace nie wziąć do ust kawałka chleba ani kropli wody, dopóki go duchowa oschłość i skrupuły nie opuszczą lub zbyt przeciągnięty post nie zagrozi niebezpieczeństwem samemu życiu. Nieroztropne to było postanowienie, choć je powziął Ignacy w dobrej myśli, z wielką ufnością w skuteczność umartwień dla chwały Bożej. Bóg pomyłkę tę dopuścił, jak dopuścił oschłości i skrupułom przypuszczać straszne szturmy do serca wiernego swego sługi, bo przyszły mistrz życia duchowego, powinien był przejść sam całą szkołę duchową i doświadczyć na sobie samym złudzeń i pokus, z których innych miał leczyć. W niedzielę, posiliwszy się komunią świętą, rozpoczął Ignacy swój post i przeciągnął go przez całe osiem dni, nic do ust nie biorąc, a pomimo tego nie zaniedbując bynajmniej zwykłych swych umartwień, Biczowań, siedmiogodzinnej modlitwy na klęczkach. Następnej niedzieli przystąpił święty, jak czynił to co tydzień do spowiedzi, a zdając rachunek z wszystkich swych czynności, myśli i zamiarów, wyznał zarazem, jak ściśle poszcząc, przepędził ostatni tydzień i że ponieważ zdrowie i siły zupełnie go jeszcze nie opuściły, przeto pragnie wstrzymywać się dalej od wszelkiego pokarmu i napoju. Spowiednik zgromił ostro tę nieroztropną gorliwość i nakazał natychmiast post przerwać. Ignacy posłuchał, ale ten szczery, pokorny akt posłuszeństwa, milszy jeszcze podobno Bogu od poprzednich ofiar, wyjednał mu chwilowe, przynajmniej uciszenie się wewnętrznej burzy. Przez dwa dni panował błogi spokój w sercu Ignacego. Trzeciego dnia, we wtorek, Znowu w czasie modlitwy odezwało się natarczywe pytanie: Czy dobrze, czy dokładnie, czy z należytym żalem wyspowiadałeś się z dawnych grzechów? Czarne chmury oschłości i niepokojów, które zdawało się, stanowczo już ustąpiły, znowu zaczęły nadciągać ze wszech stron. Ale tym razem na bardzo krótki przeciąg czasu zasłoniły przed okiem Ignacego litościwą wszechmoc. I nieskończone miłosierdzie pańskie. Bóg tylko jakby chciał pokazać, że w Jego wyłącznie ręku są serca ludzkie i że On sam, według najświętszego swego upodobania, nimi kieruje, a ludzkie środki i najheroiczniejsze nawet wysiłki nie są w stanie zażegnać burz, ani promieni pociechy Bożej do serca sprowadzić. Ignacy zrozumiał daną sobie naukę, i wnet niebo rozjaśniło się nad nim na nowo, tym razem już na stałe. Teraz dopiero gdy ucichła burza sprzecznych uczuć i myśli, zastanowił się Ignacy uważnie nad całym przebiegiem wewnętrznej walki, którą musiał staczać, nad fortelami, jakich użył szatan w tej walce. A wyciągając z tej analizy praktyczny dla siebie wniosek, mocno sobie postanowił, że w żadnym razie nie będzie już powtarzał na spowiedziach dawnych grzechów. Ale prócz praktycznego wniosku dla siebie wyczerpał Ignacy z ciężkiego tego doświadczenia dokładną naukę, czym są skrupuły, jakie mogą niektórym duszom przynieść pożytek, a jaką zbyt często sprawiają szkodę. Jaką bronią walcząc można otrzymać zwycięstwo nad tym niebezpiecznym nieprzyjacielem, który usiłuje wydrzeć duszy spokój, miłość i ufność w Bogu? Naukę tę spisał Ignacy dla pożytku wszystkich dusz, na które Bóg dopuszcza ogniową próbę skrupułów, jak na niego dopuścił. Złote te rady i przepisy. Jednozgodnie uznane przez mistrzów życia duchowego za ostatnie słowo w tym kierunku, wzbudzają słuszny podziw swą treściwością i praktycznością, a zarazem odsłaniają nam bliżej ciężką walkę, jaka w duszy Ignacego się toczyła. Dozwalają się także przypatrzeć, jaką bronią i w jaki sposób, którego nie ludzka, ale tylko Boża mądrość mogła nieumiejętnego rycerza nauczyć, Odniósł zwycięstwo w tej walce. Oto niektóre z owych przepisów. Pierwsze. Skrupuł pisze święty Ignacy w książce swych rekolekcji. Wtedy zazwyczaj w mniemaniu ludzkim ma miejsce, gdy wolnym swym zdaniem, powodując się, sądzę, że jest coś grzechem, co wcale grzechem nie jest. Jak na przykład. Gdy kto, nastąpiwszy przypadkiem na krzyż, z dwóch słomek na ziemi utworzony, za grzech to sobie poczytuje. A to nie jest skrupuł we właściwym słowa tego znaczeniu, lecz jest błędny, fałszywy sąd, i tak się nazywać powinien. Po drugie, skrupuł właściwy, pisze dalej. Wtedy ma miejsce, kiedy skoro nastąpiłem na ów krzyż, lub Skoro pomyślałem, powiedziałem lub uczyniłem cokolwiek innego, z zewnątrz narzuca mi się myśl, że zgrzeszyłem. A z drugiej znów strony zdaje mi się, że nie zgrzeszyłem i w tym zamieszaniu myśli od szatana pochodzącym, nie wiem czego mam się trzymać, i wciąż jestem w wątpliwości, czy dopuściłem się grzechu, czy nie. Trzecie. Pierwszy ów rodzaj skrupułów należy mieć w wielkim obrzydzeniu, albowiem w zupełności na błędzie polegają. Drugi rodzaj byle trwał niezbyt długo, jest bardzo pożyteczny dla duszy oddającej się ćwiczeniom duchownym i w szczególny sposób ją oczyszcza, oddalając ją od wszelkiego nawet pozoru grzechu, wedle owych słów świętego Grzegorza. Dobrze usposobione serca i tam widzą winę, gdzie nie ma jeszcze żadnej winy. Po czwarte. Wróg nasz chytrze śledzi, jakie kto ma sumienie, czy czułe i delikatne, czy twarde i nieczułe. Delikatne sumienie usiłuje do ostatnich granic w tym kierunku doprowadzić, aby tym sposobem wprowadzić w duszę zamieszanie. Zniechęcić do starania się o doskonałość i ostatecznie zwalczyć. Tak, na przykład, gdy widzi, że dusza jakaś zezwolić nie chce ani na grzech śmiertelny, ani na powszedni, i że ucieka nawet od cienia dobrowolnego grzechu, wtedy nie stara się na próżno doprowadzić ją do prawdziwego grzechu, lecz usiłuje w nią wmówić, że na przykład słowo jakieś lub myśl. Która równie szybko zniknęła, jak zrodziła się, jest już grzechem, choć w rzeczywistości wcale grzechem nie jest. Przeciwnie, postępuje nieprzyjaciel z sumieniem nieczułym, dokładając starań, aby je bardziej jeszcze znieczulić tak, aby jeśli dusza taka za nic sobie przedtem miała grzechy powszednie, następnie zaczęła lekceważyć również grzechy śmiertelne, z dnia na dzień. Mniej o nie dbając. Piąte. Dusza pragnąca postępować na drodze duchowej powinna zawsze iść w kierunku przeciwnym temu, w którym nieprzyjaciel radby ją za sobą pociągnąć. Jeżeli nieprzyjaciel kusi się znieczulić sumienie, niech stara się o większą jego delikatność. Jeżeli szatan chciałby je przesubtelnić do ostateczności. Niechaj w pośrodku silnie stanie, zaradzając w ten sposób własnemu spokojowi i bezpieczeństwu. Po szóste. Kiedy kto chciałby na chwałę Bożą powiedzieć coś lub uczynić zgodnego ze zwyczajami Kościoła i ojców, a z zewnątrz przychodząca jakaś myśl czy pokusa odradza mu tego uczynku lub słowa, przestrzegając przed próżną chwałą, albo przywodząc inne jakie równie pozorne dowody, na ten czas niech podniesie umysł do Stwórcy i Pana swego. I jeśli przekona się, że czyn ten lub słowo będzie na chwałę Bożą, lub przynajmniej jej się nie sprzeciwia, powinien wypełnić co zamierzał, a pokusie wręcz się oprzeć, odpowiadając jej za świętym Bernardem. Ani dla ciebie nie zacząłem, ani dla ciebie nie skończę. Od pierwszej już chwili nawrócenia, jak nieraz sam Ignacy się wyrażał, Bóg postępował z nim sobie jak dobry nauczyciel z uczniem, któremu wpaja z kolei coraz inne prawdy w umysł i serce, a nieraz umysł go doświadcza, siły charakteru próbuje, a następnie w nagrodę za szczęśliwie przebyte próby otwiera przed zdziwionym jego okiem nowe, szersze i milsze horyzonty. Które, wiedzę mnożąc, razem dają sercu wytchnienie i zaspokojenie. Tak też obecnie po ogniowej próbie oschłości i skrupułów, nagrodził Bóg dobrego swego sługę za mężną, stałą wierność, której złożył tak przekonywujące dowody. Bóg, tak zwierzał się sam Ignacy w późniejszych latach towarzyszowi swemu, Ojcu Lajnesowi, tak wielkim nad przyrodzonym światłem oświecił umysł mój w manrezie, że nieraz w czasie krótkiej modlitwy poznawałem jakąś prawdę Bożą jaśniej i lepiej, niżby mi najmędrsi nauczyciele mogli ją wytłumaczyć długie lata mozoląc się. Przede wszystkim, a szczegóły te czerpiemy znowu z opowiadanie samego świętego, poczuł bardzo wielkie nabożeństwo do Najświętszej Trójcy, co dzień zanosił odrębne modlitwy do Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego do Boga w trójcy jedynego. Pewnego dnia, gdy klęcząc na schodach klasztornych, odmawiał godzinki do Najświętszej Maryi Panny, rozum jego jakby do nieba się wzniósł i zdawało mu się, że widzi trójce przenajświętszą pod postacią potrójnej harfy. A raczej innego, jakiegoś do potrójnej harfy nieco podobnego, muzycznego instrumentu. Widok ten wywołał w nim tak rzewne łzy, tak serdeczne wzdychania, że powstrzymać ich, a choćby tylko umiarkować, nie był w stanie. Tegoż dnia towarzysząc procesji ustanowionej dla przebłagania Boga za grzechy, ciągle płakał aż do obiadu. A po obiedzie o niczym innym nie mogą mówić, jeno o przenajświętszej trójcy i objaśniał te tajemnice wielu, używając rozmaitych podobieństw z niemałą swą pociechą i weselem. Ślad i owoc tego widzenia na całe życie pozostał w jego myśle tak, że kiedy tylko zwrócił się w modlitwie do najświętszej trójcy, natychmiast dusza jego napełniała się dziwnym nabożeństwem. Kiedy indziej zrozumiał i jakoby ujrzał z niewymownym weselem duchowym, w jaki sposób Bóg ten świat stworzył. Ale nie mógł tego dość jasno wytłumaczyć. Nie mógł nawet spamiętać wszystkich tych niebieskich oświeceń, któremi Bóg o sobie go pouczał. Raz modląc się na mszy w kościele Dominikanów, ujrzał oczami duszy w chwili podniesienia. Jakoby świetlane jakieś promienie z nieba spływające. I jasno wtedy widział, w jaki sposób Pan nasz Jezus Chrystus zamieszkuje z nami w tym Najświętszym sakramencie. Często i długo przypatrywał się w czasie modlitwy oczyma duszy człowieczeństwu Chrystusowemu. Pewnego razu udał się z nabożeństwa do kościoła świętego Pawo tysiąc kroków od manrezy odległego. Droga do tego kościoła prowadziła koło głębokiej rzeki. Na chwilę usiadł dla odpoczynku z twarzą ku rzece zwróconą, z myślą zatopioną w modlitwie. W tym momencie oczy duszy jego się otworzyły. Nie miał wprawdzie żadnego widzenia, ale poznał i zrozumiał bardzo wiele rzeczy odnoszących się do tajemnic wiary i do ludzkich umiejętności. I takie światło w umyśle jego zabłysło. Że zdawało mu się, jakoby dopiero teraz dowiedział się o istnieniu tych tajemnic i nauk. Niepodobna zresztą opisać wszystkiego, co mu Bóg dał w tym czasie poznać. Dość powiedzieć, że w duszy jego zapaliło się wielkie jakieś światło, tak wielkie i jasne, iż gdyby zebrać w jedno wszystkie łaski i oświecenia, których Bóg mu udzielił, aż do 62 roku życia i później. To jednak łaski otrzymane w Manrezie przewyższyłyby i żarem i blaskiem wszystkie następne, choć bardzo wielkie, dary Boże. Cudowne zaś widzenia tak go utwierdziły w wierze, że jak nieraz na myśl mu przychodziło i Bogu w modlitwie oświadczał, gotów był, opierając się na tych cudownych, oczywiście od Boga pochodzących, widzeniach, ponieść śmierć za wszystkie tajemnice wiary, choćby Pismo Święte o której z tych tajemnic milczało, choćby nawet spisane objawienie Boże zginęło bezpowrotnie. Między licznymi objawieniami i łaskami, którymi Bóg teraz, z prawdziwie boską hojnością Ignacego obdarzał, odrębne miejsce zajęło i uwagę innych na siebie zwróciło przez cały tydzień trwające, widoczne, cudowne podniesienie i jakby odłączenie. Jeszcze za ziemskiego tego życia duszy od ciała, a złączenie jej z Bogiem. Pewnej soboty, gdy według swego zwyczaju odmawiał w kościele kompletę, Ignacy nagle wpadł w zachwycenie. Na twarzy jego okazała się niebieska jakaś jasność. Dusza w Bogu zatopiona, jakby zapomniała o tym, że na tym wygnaniu ziemskim przebywa z ciałem jeszcze spojona. Kilku pobożnych, nie wiedząc, jak sobie wytłumaczyć nieruchomą postawę i oczy wciąż w górę utkwione znanego sobie dobrze pobożnego żebraka, przelękło się o jego życie. A gdy zachwycenie czy jak tłumaczono sobie omdlenie nie ustępowało, przeniesiono go do pokoiku w szpitalu świętej łucji. Tu przebył Ignacy w zachwyceniu cały tydzień. I z pewnością uznano go by za umarłego i pochowano, gdyby lekkie bicie serca nie oznajmiało, że dusza, choć pozornie ciała nie ożywia, przecież z niego nie ustąpiła. W następną dopiero sobotę, o tej samej godzinie, w której Bóg skierował wyłącznie ku sobie serce sługi swego, Ignacy otworzył oczy. I jakby z jakiegoś bardzo miłego snu obudzony, podniósł wzrok do góry i z gorącym uczuciem zawołał po dwakroć. O Jezu, o Jezu. Co w tym czasie widział? Jakimi darami Bóg go obdarzył? Jakich zaznał słodyczy duchowych? O tem pokorny Sługa Pański nigdy przed nikim nie wspominał. Ci wszakże, których Bóg dał mu później za towarzyszów i synów w Chrystusie, i z którymi dla ich pociechy i utwierdzenia rozmawiał, czasami o łaskach otrzymanych w manrezie, wynieśli przekonanie, że Bóg pokazał mu w tym zachwyceniu, do jakiej służby go powołuje, i teraz już jakby naszkicował przed jego oczami główne charakterystyczne cechy, którymi odznaczać się miał zakon na większą chwałę Bożą przezeń założony. Istotnie, gdy później pytano Ignacego, dlaczego odstępuje od niektórych dotąd powszechnie przyjętych klasztornych tradycji, dlaczego do pewnych zwłaszcza cnót i zasad, zawsze znanych i cenionych, ale na pierwszy plan niewysuwanych, tak wielką wagę przykłada, zwykł był powoływać się na nauki otrzymane w manredzie. Od Boga musiały płynąć te nauki, kiedy takie przynosiły skutki. Nieumiejętnego żołnierza zmieniły w nieocenionego mistrza życia duchowego, w mądrego zakonodawcę, którego dzieła po dziś dzień trwają i znajdują uznanie nawet u tych, przeciw którym są wymierzone. Bóg działał w sercu Ignacego. Cudownie oświecał go i przygotowywał, aby mógł się stać naczyniem wybranym, roznoszącym po świecie imię i chwałę pańską. Szatan ze swej strony, domyślając się, do jak wielkich dzieł sługę swego Bóg przeznaczył, nie szczędził starań, używał coraz innych fortelów, aby z prostej drogi go sprowadzić. To go niepokojem męczył, to znów podsuwał mu chępliwe myśli, Doszedłeś do wielkiej doskonałości, dorównałeś w cnocie dawnym pustelnikom. Czasami stawiał przed oczami jakieś barwne, łudne obrazy, które wyobraźnie i zmysły ciągnęły do siebie niewypowiedzianym czarem i przeszkadzały w modlitwie, zwracając myśl od Boga do rzeczy ziemskich i niskich. Raz, Poddawał myśli rozpaczliwe, to znowu z naciskiem przypominał, że miłosierdzie Boże granic nie zna, a dobroć Boża nie wymaga po człowieku przechodzących niejako jego siły umartwień, pokut, upokorzeń. Czasami szatan przybierał postać anioła światłości i wskazując wyższą niby, niepochwytną jakąś doskonałość. Odwodził od prawdziwej doskonałości, zwłaszcza od upokorzeń i pokornego posłuszeństwa radom spowiednika. W czasie modlitwy trudno było Ignacemu myśli zbierać, a znowu, ledwie nadeszła godzina przeznaczona na inne prace lub na spoczynek, oschłość nagle ustępowała miejsce dziwnemu jakiemuś weselu, dziwnym oświeceniom, które nie pozwalały oka zamknąć. Namawiały i jakby zmuszały do rzucenia rozpoczętej pracy, a oddania się modlitwie. Co to jest? Pytał Ignacy. Co znaczą? Skąd pochodzą te walki w mym sercu? Ta ciągła kolejność pociech i osłości. Czemu jedynie pociechy i osłości prowadzą do Boga i do spełniania najświętszej woli Bożej, drugie zaś choć pozornie do tamtych podobne. Zupełnie inne przynoszą owoce, pod pięknym kwiatem ukrywając truciznę. Jakie są oznaki działania dobrego, a działania złego ducha? Jak poznać, kiedy pierwszy, a kiedy drugi do duszy przemawia i za sobą ją pociąga? Na pytania te, tak niezmiernie ważne w tym ciągłym bojowaniu, które wedle nauki Pisma Świętego Stanowi treść żywota ludzkiego na ziemi szukał Ignacy odpowiedzi w modlitwie. Rozbierał dokładnie wobec Boga i w świetle przez Boga sobie udzielonym wszystkie poruszenia swojej duszy. Zaglądał w najskrytsze jej tajniki. Docierał do źródła pociech i utrapień, które przychodziły w różnych czasach i w różny sposób i znowu stosownie do przestrogi Chrystusowej z owoców starał się poznać drzewo, pamiętając, że ani dobre drzewo złych, ani złe drzewo dobrych owoców nie rodzi. Pilne to badanie własnej duszy, jej dziejów i walk toczących się w niej i o nią, dało poznać świętemu taktykę wojenną odwiecznego naszego wroga. Nauczyło go, jak się bronić, jak korzystać z hojnej pomocy bożej doprowadziło do kilku ogólnych zasad i praktycznych wskazówek, których kto się trzyma, ten za łaską Bożą może być pewnym zwycięstwa. Zasady tej wskazówki, z własnego doświadczenia zaczerpnięte, streścił Ignacy w nieocenionych regułach o rozeznawaniu wzruszeń duszy, które niezbędne są dla każdego, ktokolwiek, przystępując do służby Bożej, Musi przygotować swoją duszę na pokusy. O zbawienie duszy, o światłości i duch ciemności toczą walkę zaciętą i straszną. A jedna w niej klęska, jeden fałszywy krok nieraz rozstrzyga o całej wieczności człowieka. W inny sposób dobry i zły duch przemawiał i usiłował za sobą pociągnąć Ignacego w Lojoli, kiedy łaska jakby z pewnym gwałtem i siłą do serca jego się wdzierała. W inny wręcz przeciwny sposób, w Manerezie, zwłaszcza w późniejszych miesiącach pobytu w tym miejscu, kiedy szatan kusił się zdobyć serce, zajęte już w zupełności przez miłość i łaskę Bożą. W pierwszym okresie kroczył Ignacy po drodze zwanej przez ascetów oczyszczającą. Oczyszczając się żalem i pokutą z dawnych grzechów i złych nawyknień. W drugim rozkazał mu Bóg postąpić i powiódł drogą oświecającą, ucząc i zachęcając nie tylko do pokuty za dawne grzechy, ale i do naśladowania cnót, do dążenia do doskonałości, której nas nauczył Zbawiciel świata, żyjąc na tym świecie. Są to dwa okresy życia duchowego. Dwa tygodnie, jakie święty Ignacy później nazwie, jak różnej taktyki zły duch się chwyta w walce z duszą w obu tych tygodniach, jak Bóg pobożnymi natchnieniami i oświeceniami duszę ubezpiecza i broni, jak nie każdemu duchowi wierzyć można, ale doświadczać należy, jeśli z Boga są, jak ciężkie a różne boje odbywały się w sercu samego Ignacego w dwóch tych tygodniach. To skreślił on sam w dwóch szeregach prawideł dla rozpoznania wzruszeń duszy, wznieconych przez rozmaite duchy, a żeby przyjmować tylko dobre a złe odrzucać. Pierwszy szereg tych prawideł ostrzega święty Ignacy, odpowiada i stosuje się szczególnie do pierwszego tygodnia życia duchownego. Niektórzy nawet w tym pierwszym tygodniu właściwie nie znajdują się nie zastanawiając się nad tym, że w duszy ich coś ustawicznie się dzieje, coraz to inne myśli, pragnienia, uczucia przypływają i odpływają bez żadnego dozoru i straży, a grzechy ciężkie mnożą się bez liczby i zastanowienia. Takim ludziom nieprzyjaciel nasz zwykł poddawać ponęty cielesne, ciągnąc do zmysłowych uciech, aby tak utrzymać ich w grzechach. I ciężar ich coraz bardziej powiększać. Przeciwnie, dobry duch ustawicznie porusza ich sumienie, na sąd pozywa, rozum odstrasza od grzechu. Innym, którzy postępując oczyszczającą drogą pierwszego tygodnia, troskliwie starają się pozbyć przywar i grzechów, a ćwicząc się w służbie Bożej, co dzień dalej w niej postępują. Zły duch nasyła utrapienia, skrupuły, smutki, błędne zdania i inne tego rodzaju niepokoje, którymi usiłuje wstrzymać ich w postępowaniu naprzód. Dobry zaś duch, dobrze działającym, dodaje odwagi, pociesza, pobożne łzy wyciska, umysł oświeca i spokojem napełnia wszystkie przeszkody, usuwając, aby dalej w dobrych uczynkach się ćwicząc swobodniej. I raźniej wciąż naprzód postępowali. Duchowna pociecha wtedy ma miejsce, kiedy dusza przez wewnętrzne jakieś wzruszenie zapala się miłością stwórcy i pana swojego. Tak i żadnej już rzeczy na tym świecie kochać nie może dla siebie samej, ale wszystkie stworzenia miłuje jedynie dla stwórcy i w nim. Również gdy łzy lewa pobudzające do tej miłości pańskiej, bądź że łzy te płyną z żalu za grzechy, bądź z rozpamiętywania męki Chrystusowej, bądź z jakiejkolwiek innej przyczyny odnoszącej się ku służbie i chwale boskiej. Na koniec nazywam pociechą wszelki postęp w wierze, nadziei i miłości, wszelką radość wewnętrzną, która woła i pociąga człowieka do rzeczy niebieskich do starania się o zbawienie duszy, napełniając ją ufnością i pokojem w Stwórcy swym i Panu. Reguła czwarta Utrapieniem duchownym nazywam wszystko, co się sprzeciwia powyższej określonej pociesze. Każde duszy zachmurzenie, zamieszanie, pociąg do rzeczy ziemskich i niskich, Drażliwość spokus płynącą, niepokój za jakim głosem iść, pobudzający do nieufności, wykluczający miłość i nadzieję. Stąd Dusza widzi, że jest leniwą, oziębłą, smutną i jakoby odłączoną od swego stwórcy i Pana. Albowiem tak jak pociecha wbrew przeciwna jest utrapieniu, tak też i myśli rodzące się z pociechy są wbrew przeciwne myślom, Płynącym z utrapienia. Reguła piąta. Czasu utrapienia nie należy nigdy żadnej zmiany przeciębrać, lecz silniej wytrwale trzymać się postanowień poprzednich i nie zbaczać na krok z drogi, na którą się weszło w czasie poprzedzającym utrapienie lub w chwili pociechy. Albowiem jak w czasie pociechy prowadzi nas raczej i radą swą kieruje dług dobry. Tak w czasie utrapienia dół zły, którego rady i podpuszczenia nie mogą nam dopomóc do powzięcia rozumnego, korzystnego postanowienia. Reguła szósta. Aczkolwiek człowiek utrapieniem przyciśniony bynajmniej nie powinien zmieniać poprzednich swych zamiarów. Pożyteczną wszakże rzeczą dlań będzie obmyślać i pomnażać środki i broń przeciw utrapieniu. Na przykład, przykładając się pilniej do modlitwy, dokładniej rachując się ze sobą samym, zadając sobie odpowiednie umartwienia. Reguła siódma. Ten, którego utrapienie uciska, niech uważa, iż Bóg pozostawia go samemu sobie dla próby, aby przyrodzonymi również siłami opierał się napadom nieprzyjacielskim. Może bowiem zawsze tym szturmom się oprzeć za pomocą Bożą, która nigdy go nie opuszcza, chociaż jej na ten czas nie czuje. A nie czuje dlatego, iż Bóg odjął mu poprzedni ów zapał i na zewnątrz wylewającą się miłość, nie odejmując wszelako łaski wystarczającej do zapewnienia sobie zbawienia wiecznego. Reguła ósma. Człowiek pokusą nękany, niech się stara o zachowanie cierpliwości. Cierpliwość bowiem jest najdzielniejszym lekarstwem na wszystkie podobne uciski. Niech przywołuje na pomoc myśl i nadzieję o mającej niebawem zjawić się pociesze, a niech walczy z utrapieniem orężem w szóstym prawidle wskazanym. Prawidło dziewiąte. Trzy są główne przyczyny utrapienia. Pierwsza, gdy jesteśmy oziębli i leniwi i niedbali w naszych ćwiczeniach duchownych, a tak oddala się od nas duchowna pociecha za karę za winy nasze. Druga, gdy Pan Bóg doświadcza nas, ileśmy warci i co gotowiśmy uczynić w Jego służbie i dla Jego chwały bez żołdu pociech i łask szczególnych. Trzecia, gdy Bóg chce dać jasną znajomość i zupełne przeświadczenie, że nie jest w naszej mocy nabyć lub zachować gorącą pobożność, potężną miłość, obfitość łez lub inną jakąkolwiek pociechę duchowną, lecz że to wszystko jest darem i łaską Pana Boga. Abyśmy przypisując sobie samym nabożeństwo lub inne jakieś duchowne pociechy, nie zakładali gniazda w cudzym domu, wzbijając umysł w pychę lub próżną chwałę. Reguła dziesiąta. Człowiek obfitujący w pociechy, winien obmyślać, jak poczynać sobie będzie przy spotkaniu się z utrapieniem, które później nadejdzie, i tak uzbrajać się w nowe siły na ów czas. Reguła jedenasta. Kto obfituje w pociechy, niechaj się stara upokarzać i poniżać samego siebie o ile tylko może, rozważając, jak za natarciem utrapienia jest bezsilnym, jeśli go łaska i pociecha Boża nie dźwiga. Przeciwnie, ten, kogo utrapienie uciska, niech pamięta, że wiele zdziałać może z pomocą łaski Bożej i że z tą pomocą mocen jest zwyciężyć. Wszystkich swoich wrogów, czerpiąc siłę w Panu i Stworzycielu swoim. Reguła dwunasta Nieprzyjaciel nasz, słabe mając siły, ale silną wolę, wielką złość i wściekłość, działa podobnie jak zwykła działać kobieta. Kobieta bowiem, gdy z mężczyzną jakim sprzecza się, a tenże okazuje jej twarz nieustraszoną natychmiast traci ducha i ucieka. A przeciwnie, skoro mężczyzna nie może się zdobyć na odwagę i do ucieczki się zabiera, wtedy gniew, zemsta i gwałtowność kobiety rośnie i przekracza wszelkie granice. Podobnie wróg nasz zwykł tracić siłę i ducha, a pokusy jego sromotnie nikną, ilekroć duchowny zapaśnik staje nieustraszonym czołem i wręcz im przeciwdziała, czyniąc to właśnie, od czego szatan podpuszczeniami swemi chciał go odwieść, nie czyniąc tego, do czego zamyślał go pobudzić. Jeśli zaś duchowny zapaśnik ulega bojaźni i traci serce w walce z pokusami, nie ma na całym świecie żadnej tak wściekłej bestii, która by z taką złością dążyła do spełnienia przewrotnych swych zamiarów, jak wróg rodzaju ludzkiego. Reguła trzynasta. Ten nasz wróg o ile stara się, aby działalność jego pozostała w tajemnicy, postępuje sobie również jak zwykł postępować próżny, zdradliwy lubieżnik. Taki bowiem obłudnik, który pragnie uwieść córkę uczciwych rodziców lub żonę uczciwego jakiego męża, stara się, aby słowa jego i namowy nie wyszły na jaw. I nadzwyczaj mu się nie podoba, kiedy córka ojcu lub małżonka mężowi swemu wyjawia zdradliwe jego słowa i złe zamiary, bo dobrze rozumie, że wskutek tego nie przeprowadzi powziętego planu. Podobnie nieprzyjaciel natury ludzkiej usiłuje, ażeby dusza, którą chce zgubić fortelami i podpuszczeniami swymi, taiła zdrajcze Jego podstępy, bardzo zaś mu się nie podoba, kiedy zwierza się z nich i z nimi zaznajamia dobrego swego spowiednika, lub inną jaką osobę duchowną, bo stąd wnosi, że skoro zdrady jego najaw wyszły, nie będzie w stanie dokonać złośliwego swego dzieła, jakie rozpoczął. Reguła czternasta. Wróg nasz zwykł także naśladować wodza wojska, który pragnąc zdobyć i zrabować osaczoną twierdzę, pilnie bada obóz, siły i fortyfikacje nieprzyjacielskie, a następnie uderza na słabsze miejsce. Równie więc i wróg człowieka obchodzi duszę, Chytrze śledząc, jakimi murami cnót teologicznych, kardynalnych i moralnych jest uzbrojoną, a gdzie widzi, że jesteśmy słabsi, i mniej na żywot wieczny ubezpieczeni tam uderza i stara się nas pokonać. Takie walki dusza stacza. W taki sposób szatan na nią napada, a Bóg z pomocą jej przychodzi w pierwszym okresie, czyli tygodniu po jej nawróceniu się. Gdy dopiero co zrzuciwszy ze siebie samego starego Adama, poznaje z przerażeniem, jak źle dotąd żyła, przejmuje się słuszną bojaźnią na myśl o karach doczesnych i wiecznych, na jakie zasłużyła, pokutą dawne grzechy obmywa i święcie sobie przyrzeka, że z pomocą Bożą nigdy już żadnym grzechem nie obrazi Stwórcy swego i Sędziego. W drugim tygodniu, gdy spełniwszy już napomnienie przesłannika Jezusowego, czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie, idzie człowiek za samym Jezusem, aby naśladując jego życie stać się doskonałym, jako Ojciec nasz niebieski doskonałym jest. Wtedy toczy się innego rodzaju, mniej może głośna, ale tem niebezpieczniejsza walka. Szatan używa wtedy bardziej wyszukanych fortelów, ażeby dusze podejść. Ale i Bóg inną broń w tej walce podaje duszy i innymi drogami prowadzi ją do zwycięstwa. Przebieg całej tej walki, którą Ignacy dla swego i naszego pożytku stoczył, już w Manrezie, zwłaszcza w późniejszych miesiącach swego tam pobytu, taktykę dobrego i złego ducha, Sposób wojowania, jakiego my sami w drugim, tym tygodniu naszego duchownego życia trzymać się mamy, podał święty w drugim szeregu prawideł pożytecznych do dokładniejszego zbadania duchów, a odpowiadających na pierwszym miejscu, drugiemu tygodniowi. Reguła pierwsza: Właściwym jest Bogu i aniołom Jego. Wlewać do duszy, na którą działają prawdziwą radość i wesele duchowne, oddając wszelki smutek i niepokój, dzieło rąk szatańskich. Przeciwnie, wróg nasz zwykł walczyć przeciw tego rodzaju pociechom i duchownej radości, przywodząc pozorne relacje, subtelności, zręcznie usnute sofizmaty, słowo sofizmaty. W języku polskim odnosi się do mylnego, zmyślnego argumentu, który ma na celu wprowadzenie w błąd lub uzasadnienie fałszywej tezy. Sofizmaty są często używane w sposób pozorny, logiczny, ale w rzeczywistości prowadzą do mylnych wniosków. Może to obejmować błędne rozumowanie, fałszywe analogie lub manipulacje językiem w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Termin ten może być również stosowany do określenia złowrogiego myślenia lub argumentacji mającej na celu zwodzenie. Reguła druga: Sam tylko Bóg Pan nasz może pocieszyć duszę bez żadnej poprzedniej przyczyny, z której by pociecha taka wypływać mogła, gdyż wyłącznie sam tylko Stwórca może do duszy wchodzić. Z niej wychodzić i poruszać ją, pociągając ją zupełnie do miłowania boskiego swego majestatu. Wtedy zaś mówię, że żadna nie poprzedza przyczyna, kiedy ani zmysłom, ani woli, ani rozumowi nic takiego się nie przedstawia, co by mogło tego rodzaju pociechę do duszy sprowadzić. Reguła trzecia: Kiedy jakaś przyczyna poprzedza pociechę, Sprawca tej pociechy może być równie dobry jak i zły duch, którzy jednak podobnego używając środka dążą do celów przeciwnych. Dobry duch dąży do udoskonalenia duszy, aby rosła i postępowała od tego, co dobre, do tego, co jeszcze lepsze. Zły zaś duch pragnie przeciągnąć ją do przewrotnych swych zamiarów i złości. Reguła czwarta. Jest obyczajem złego ducha przybierać zewnętrzną postać anioła światłości, a rozpoczynając od poddawania pobożnej duszy odpowiednich jej usposobieniu myśli, prowadzić ją nieznacznie do niecnych myśli i chęci. Z początku sprowadza dobre i święte myśli zgodnie z usposobieniem takiej duszy sprawiedliwej, a następnie, powoli, stara się dojść do swego celu. Ciągnąc duszę do ukrytych swych zasadzek, pozyskując dla przewrotnych swych zamiarów. Reguła piąta. Bardzo pilnie winniśmy roztrząsać cały ciąg i przebieg naszych myśli. Jeżeli początek ich, jak środek i koniec, są zarówno i zupełnie dobre, i zdążają do tego, co ze wszechmiar jest dobrem. Jest to dowodem działania dobrego anioła. Jeżeli zaś szereg myśli umysłowi poddanych kończy się na czymś takim, co z siebie jest złem lub od dobrego odwodzi lub pobudza do czegoś, co mniej jest dobrem od tego, co dusza poprzednio przedsięwziąć sobie postanowiła, albo samą duszę osłabia, niepokoi i trworzy odbierając jej dawny spokój i pogodę? Jasny to znak, że sprawcą tych myśli jest zły duch, wróg postępu naszego na drodze duchownej i zbawienia wiecznego. Reguła szósta. Ilekroć ktoś kuszony schwyta wroga natury ludzkiej i rozpozna go po wężowym jego ogonie i złym celu, do którego prowadzi, bardzo pożyteczną będzie dlań rzeczą rozpatrzyć na nowo całe poprzednie rozumowanie i zauważyć, w jaką dobrą myśl z początku nieprzyjaciel przystroił się i w jaki sposób poprzednią ową zdobycz i pogodę ducha nieznacznie z serca oddalił i jad swój wpuścić usiłował. Po takiem zbadaniu i zapisaniu sobie w pamięci zwykłych zasadzek nieprzyjaciela będzie się mógł człowiek uchronić przed nimi na przyszłość. Reguła siódma. Do dusz, które w dobrem postępują, każdy z obydwu duchów wchodzi we wręcz odmienny sposób. Dobry duch dotyka się takiej duszy słodko, lekko, łagodnie jak kropla wody w gąbkę wsiąkająca. Zły duch dotyka się jej gwałtownie, głośno, niespokojnie, jakoby deszcz spadający na opokę. Tych zaś, którzy co dzień gorszymi się stają, dotykają oba duchy w sposób przeciwny. Przyczyną tej różnicy jest usposobienie samejże duszy, stojącej lub niestojącej w sprzeczności z wzmiankowanymi duchami. Gdy bowiem dusza stoi w sprzeczności z dobrym lub złym duchem, wchodzi on do niej z wstrząśnieniami, hałasem, po których łatwo poznać jego zbliżanie się. Jeśli zaś jest z nim zgodną, wchodzi duch spokojnie, jakoby do własnego domu i otwartą bramą. Reguła ósma. Kiedy pociecha bez żadnej danej uprzednio przyczyny napełnia duszę, to chociaż jak wyżej powiedzieliśmy, zdrady w niej nie ma, ponieważ w takim razie wyłącznie od Boga, Pana naszego pochodzi, osoba jednak duchowna, której zsyła Bóg taką pociechę, powinna z wielką uwagą i pilnością zastanowić się i odróżnić właściwą chwilę obecnej pociechy od chwili zaraz po niej następującej, kiedy to dusza jeszcze pała i czuje łaskę Bożą i pozostałe ślady minionej pociechy. Często bowiem w drugim tym czasie ukształca różne postanowienia i zamysły, które nie są bezpośrednim darem Boga, Pana naszego, ale wynikają z własnego jej rozumowania, opartego na różnych wnioskach, zdaniach i sądach, do których pobudził bądź dobry bądź zły duch. Dlatego zanim kto zupełnie na nie się zgodzi i w wykonanie wprowadzi, powinien poprzednio bardzo pilnie je rozstrząsnąć. Ciężka, zacięta walka, którą dobry i zły duch, anioł, stróż i szatan toczyli o duszę Ignacego, to tylko jakby jedna lekcja udzielona mu przez Boga w manereskiej szkole doskonałości. Wszystkie najważniejsze przynajmniej nauki, którymi Bóg wzbogacił tutaj jego rozum i serce, stracił Ignacy ujmując je w jedną całość w krótkiej, ale prawdziwie złotej, nigdy dość nieocenionej książeczce ćwiczeń duchownych. Choćby święty nic innego oprócz tej książeczki nie zostawił, to już położyłby niewymowne zasługi dla Kościoła i dusz krwią chrystusową odkupionych, z których tyle tysięcy w tych ćwiczeniach znalazło nawrócenie, źródło życia i łaski. Rycerz, nieumiejętny, który dopiero co zrzucił ziemską zbroję, aby w szaty chrystusowe się przyrodzić, nie mógł z własnego tylko rozumu spisać tego, jakby podręcznikach chrześcijańskiej doskonałości, w którym po dziś dzień nikt nic ująć. Nic dodać nie potrafił. Na to potrzeba było wyższej pomocy i łaski. Najwyższy nauczyciel Bóg sam musiał mu dopomagać w tej pracy. Musiał go sam w manrezie kierować w pierwszych tych rekolekcjach, które w książce swej spisał i oddał Kościołowi do użytku. Najwyższy wódz Chrystus, wybrawszy sobie Ignacego do uformowania mężnego chówca, którego celem miała być walka z nieprzyjaciółmi imienia Bożego i rozszerzanie po świecie całym chwały tego imienia, opatrzył go nową bronią, przed której siłą Najodporniejsze nawet serca muszą się kruszyć i ustępować. Bronią tą są rekolekcje. Istotnie, ćwiczenia duchowne były i są taką bronią, takim cudownym środkiem przekształcającym serca, a nadto noszą one na sobie to wybitne znamie Boże, że im kto więcej i bliżej z nimi się zapoznaje, tym więcej harmonijnie ze sobą związanych prawd w nich odkrywa tym jaśniej czyta w nich niejako dzieje własnego swego serca tym bardziej dziwić się musi skąd manreski pustelnik posiadał tak dokładną znajomość serc ludzkich i dróg pańskich bóg tylko wszechwładny pan serc i rozumów mógł podyktować ignacemu mniejsza o to, w jaki sposób Duchowne to arcydzieło. I tak też powstanie jego tłumaczą najznakomitsi cnotą i nauką mężowie. Czym są? Jaki cel mają ćwiczenia duchowne? Ćwiczenia, jak pięknie wyraża się jeden z mistrzów chrześcijańskiej ascezy, to jędrne streszczenie wszystkich nauk odnoszących się do duchownego wykształcenia serca ludzkiego to krótki, ale zupełnie wystarczający przewodnik wskazujący jak zbawić duszę, jak ją prowadzić ze stopnia na stopień aż do najwyższej doskonałości. Sami Ignacy tak ten cel określa. Ćwiczenia duchowne do tego zmierzają, aby człowiek sam siebie zwyciężył. I uporządkował swe życie, nie dając się powodować żadną niepożądaną skłonnością. Mają one zatem na pierwszym miejscu zniszczyć i wykorzenić wszystko, co w sercu jest niedobrego, nieporządnego, co się sprzeciwia rozumowi i wierze. Mają następnie okazać, czego Bóg od każdego z nas w szczególności domaga się i dopomóc do uregulowania życia. Stosownie do jasno poznanej woli Bożej. Bez oczyszczenia najprzód serca i rozrastających się w nim chwastów na próżno próbowalibyśmy siać na Nim nasienie zasługujących na niebo i Bogu miłych uczynków. Jedno z drugim iść musi w parze, jeśli ćwiczenia wydać mają właściwy sobie dojrzały owoc. Jeżeli mają przeprowadzić reformę całego życia według woli i myśli bożej. To cel równie wzniosły, tak jasny, prosto do każdego serca przemawiający. A jaka droga do tego celu? Ćwiczenia duchowne nie wlewają do duszy gotowej już niejako doskonałości, ale przygotowują dla niej miejsce, Dają do ręki oręż, dla zwalczenia przeszkód, jakie jej wstęp do serca tamują. Otwierają na oścież bramę dla przyjęcia hojnie płynącej łaski Bożej. Przede wszystkim, usunąć muszą ze serca grzech, ową główną, zasadniczą przeszkodę na drodze do Boga. Kto zrozumie, czym jest grzech, jaka jest jego natura i skutki. Jak straszne to odstępstwo od Boga, i jakie ściąga kary, i w tym już życiu i w wieczności, ten musi nabrać obrzydzenia do grzechu i jak najsilniej sobie postanowić, że wedle sił zwalczać go będzie. A jakie środki do tej walki, jakie metody trzymać się w niej należy? Ignacy odpowiada na to pytanie. Podając i ucząc z kolei coraz to innych ćwiczeń niezbędnych dla duszy, jak dla ciała potrzebne są odpowiednie jemu ćwiczenia chodzenie i bieganie. Podaje i uczy różnych sposobów rozmyślania, ustnej modlitwy rachowania się z sumieniem, uczy na czym właściwie dobra i skuteczna modlitwa polega, jakie mają poprzedzać przygotowanie. Jak wśród niej, jak po niej się zachowywać. Nieocenionej wartości są te nauki i przestrogi. Niezgłębiona to kopalnia, z której od czasów Ignacego wszyscy, bez przesady powiedzieć można, ćwiczący się w służbie Bożej czerpią pełną dłonią. Tak pełną, że dziś zasady tej praktyczne wskazówki stały się poniekąd istotną częścią. Chrześcijańskiej Ascezy, a bardzo wielu czerpiących z tej szeroko płynącej rzeki, ani się domyśla, z jakiego ona wyszła źródła. Ignacy nie wynalazł oczywiście ani modlitwy myślnej, ani rachunku sumienia. Znane one i praktykowane były nie tylko w chrześcijaństwie, lecz rzec by można. Od tej pierwszej chwili, w której człowiek podniósł myśl swą do Stwórcy i zrozumiał, do jakiego stopnia od niego zależy. Zasługą świętego było to, że pobożne te ćwiczenia ujął w pewien jasny system dla każdego przystępny, że z dziwną znajomością serca ludzkiego nakreślił dla nich prawidła, których kto wiernie się trzyma, pewnym być może, że ze swojej strony zrobił co mógł, aby jego modlitwa była miłą Bogu. Przed rozmyślaniem nakazuje Ignacy dokładnie przygotować się do tej ważnej, prawdziwie wielkiej pracy, żywo sobie uprzytomniając, jaką prawdą, jaką tajemnicą wiary mamy zająć umysł i serce, do czego w modlitwie dążyć, o co w niej. Szczególnie Boga prosić. W samym rozmyślaniu biorą udział wszystkie władze duszy. Wyobraźnia, rozum, wola rywalizują niejako ze sobą, przyczyniając się każda ze swojej strony do należytego poznania i zgłębienia prawdy. Kiedy wyobraźnia z pamięcią silnie już ją postawiła przed okiem duszy, wtedy rozum wszechstronnie ją bada. Do wszelkich kryjówek zagląda, aż utworzywszy silny i pewny sąd, pociąga za sobą wolę i nakazuje jej z nieubłaganą siłą kochać, co miłości godne, nienawidzieć, co na nienawiść zasługuje. Rozum dobre poznaje, wola do dobrego go skłania, ale z dobrych tych chęci owoc nie wyrośnie. Jeżeli sam Bóg nie oświeci tego drobnego nasionka promieniami swej łaski, z tego przekonania musi powstać konieczna, całemu rozmyślaniu towarzysząca potrzeba bezpośredniego odnoszenia się do Boga, to z korną prośbą o oświecenie, o pomoc, o miłosierdzie, to ze szczerym przeproszeniem za dawne uchybienia, to z innymi uczuciami. Pragnieniami, które sam Najwyższy Pan duszy poddaje, to bezpośrednie zwrócenie się do Boga nadaje rozmyślaniu właściwą cechę modlitwy, bo to już rozmowa nie tylko ze sobą samym, ale rozmowa z Bogiem. Do poznania głębin własnego serca, do wykorzenienia nie tylko grzechu, ale o ile to możliwe nawet jego korzeni. Złych skłonności i namiętności służyć mają w pierwszej linii obok rozmyślania dwa inne ćwiczenia: rachunek sumienia powszechny, czyli ogólny, i rachunek sumienia szczegółowy. Podobnie jak modlitwa myślna, tak oba te rachunki były dobrze znane w głównych swych zasadach najdawniejszym nauczycielom życia duchownego. I praktykowane przez każdego, ktokolwiek szczerze dążył do doskonałości. Ale znowu dopiero Ignacy ujął je w ścisłe przepisy, ogólne zasady, przemienił na praktyczne, do najdrobniejszych szczegółów sięgające wskazówki. Rachunek powszechny ma na celu oczyścić duszę ze wszystkich w ogóle grzechów i wad. Dlatego powołuje duszę dnia każdego, lub parokrotnie na dzień na sąd jej uczuć i myśli słów i uczynków. Smutny ten widok połączony z przypomnieniem, kto i kogo obraził, zniewala do szczerego żalu za popełnione uchybienia, do mocnego postanowienia poprawy na przyszłość i obmyślenia, mogących ku temu posłużyć najskuteczniejszych środków. Rachunek szczegółowy wypowiada wojnę temu w szczególności grzechowi czy błędowi lub tej namiętności która w sercu najsilniej się rozpościera jest źródłem innych grzechów prowadzi walkę o zdobycie już nie wszystkich cnót razem ale jednej cnoty najbardziej na razie potrzebnej walka ta wedle przepisów Ignacego nie ogranicza się bynajmniej na kilku chwilach Zajętych przez rachunek w ścisłym słowa tego znaczeniu, rachunek z pewnego rodzaju wykroczeń lub aktów pewnego rodzaju cnoty. Ona obejmuje całego człowieka i do wszystkich czynności wnika. Rano przypomnienie sobie, z jakim to błędem i w jaki sposób mamy toczyć walkę. Obwarowanie duszy przeciw nadarzającym się sposobnościom do upadku. W południe i wieczór ścisłe obrachowanie się, czy i jakie mamy zanotować klęski lub zwycięstwa, czy i o ile postąpiliśmy w wytkniętym kierunku lub cofnęliśmy się. Przez dzień cały baczność i wytężona uwaga, aby dopełnić powziętych postanowień, nie zejść z nakreślonej z góry drogi a w razie potknięcia i upadku, czym prędzej z pomocą Bożą, dźwigać się i przeprosiwszy Boga, odwagi nie tracąc, kroczyć dalej naprzód. Do należytego odprawiania i korzystania, jak z rozmyślania, tak i z rachunków sumienia, i w ogóle ze wszystkich pobożnych ćwiczeń służą niemało liczne z zadziwiającą znajomością natury ludzkiej nakreślone i gorąco zalecone pomocnicze środki. Nacisk w nich zdawałoby się położony jest na drobiazgi. Ale jeśli gdzie i kiedy, jeżeli w życiu fizycznym, to bardziej jeszcze w życiu duchowym, widać jak wielką rolę odgrywają pozorne drobiazgi a doświadczenie uczy, że kto nie chce z dziecięcą prostotą przykładać do nich wielkiej wagi, temu ani marzyć o szybkim postępie na drodze doskonałości, ani o modlitwie gorącej, wytrwałej, skutecznej. Pomocnicze te środki mają głównie na celu pobudzić duszę i utrzymać ją w niełatwym nieraz skupieniu, zmusić niejako wyobraźnię i zmysły, aby nie tylko nie przeszkadzały, lecz owszem, pomagały do żarliwej modlitwy. Stąd odrębne przepisy, jak przedmiot rozmyślania z góry obmyśleć i ku niemu zwracać myśl przez cały czas poprzedzający modlitwę, jak bezpośrednio przed modlitwą do niej się gotować, stając z żywą wiarą w obecności Bożej. Uprzytomniając sobie prawdę lub tajemnicę, która ma być przedmiotem rozmyślania, prosząc Boga o osiągnięcie odpowiedniego owocu: jakich używać środków dla powstrzymania wyobraźni w zakreślonych granicach, jak zmysły, oczy, język, uszy na wodzy trzymać, jak poskramiać je i umartwiać, aby niczego do duszy nie przypuszczały, co by ją mogło zamącić. I od rozmowy z Bogiem odwrócić. Nietrudno zrozumieć, jak bardzo wszystkie te środki ułatwiają skupienie i podniesienie myśli do Boga, jaką pomoc przynoszą i jak hojną łaskę Bożą ściągają na tego, kto z całą pokorą i prostotą wiernie się nimi posługuje. Rozmyślania. Podwójny rachunek sumienia. Dobrowolnie przyjęte umartwienia zdążają i zdążać muszą na pierwszym miejscu do wykorzenienia ze serca grzechu i namiętności. Występują do walki przeciw tym nieprzyjaciołom Bożej chwały i wiecznego naszego szczęścia, odprowadzającym nas od celu, dla którego przez Boga jesteśmy stworzeni. W walce tej nie moglibyśmy nigdy nawet zamarzyć o zwycięstwie. Bez pośrednictwa i pomocy zbawiciela świata. Dopiero Chrystus, gdy na Ziemię przyszedł, wskazał ludziom swym przykładem drogę do zwycięstwa, a jednocześnie łaską swoją zwycięstwo im umożliwił i ułatwił. Wódz to nasz, który we wszystkim prócz grzechu chciał się stać do nas podobnym, wespół z nami walczy przeciw wszystkiemu złemu, wciąż przed nami idzie. I tego tylko domaga się, abyśmy wiernie bez ociągania się szli jego śladami. W pierwszym okresie duchownego życia, w pierwszym tygodniu, jak Ignacy wyraża się, rzekł Jezus do duszy sparaliżowanej namiętnością, leżącej w grzechu: Wstań. W okresie drugim wzywa uzdrowionego: Idź za mną. Aby iść za tym niebieskim wodzem, trzeba go poznać, trzeba mu się przypatrzeć w tajemnicach życia ukrytego i publicznego, przypatrzeć się cnotom, których nas przykładem swym uczy, zbadać jego zasady, myśli, pragnienia, wniknąć w jego sposób myślenia i pobudki, które kierowały jego czynami. To wzór. Wedle tego wzoru powinien każdy urządzić swe życie, kto pragnie Bogu wiernie służyć i chwałę mu oddawać, każdy, kto się poczuwa do chęci wstąpienia w szeregi zbawiciela świata, aby walczyć o rozszerzenie królestwa Bożego najprzód w duszy swej własnej, następnie w duszach swych bliźnich. Kto już poprzednio wybrał sobie pewien stan, którego zmienić mu nie wolno, ten ma przynajmniej, wedle wzoru, jaki nam Chrystus zostawił, życie swe w danym stanie uregulować i zreformować. Kto dopiero namyśla się, w jakim stanie, na jakiej drodze ma służyć Bogu, ten znajduje gotową odpowiedź w zasadach, słowami i życiem całym głoszonych przez boskiego mistrza i wodza. Jakie to są zasady, a jakie są przeciwne im zasady świata? który od prawdziwej drogi, prawdy i życia odciągnąć nas usiłuje. To plastycznie maluje Ignacy w rozmyślaniu powiedzieć by można w obrazie przedstawiającym dwa wrogie sobie obozy. Naczelni w wodzowie tych obozów, Chrystus i Lucyfer, zwołują wojowników pod swe sztandary, przedstawiają swe plany, swe zamiary, Odsłaniają całą swą wojenną taktykę. Duch zły, duch tego świata, roztacza złudne blaski dóbr ziemskich, od ukochania bogactwa prowadzi do rozmiłowania się w płynących z nich zaszczytach, i jeden jeszcze krok. A pycha w towarzystwie wszystkich innych grzechów, wszechwładnie w sercu się rozsiada. Despotycznie króluje. Duch dobry, duch chrystusowy, okazuje prawdziwą piękność i wyższość, wyrzeczenia się wszystkiego, co ziemskie, co przemijające, dalej prowadzi na wyższy stopień i uczy kochać, co człowiekowi cielesnemu jest najwstrętniejszym: cierpienie i wzgardę. Z tego zamiłowania ubóstwa i z zamiłowania upokorzeń wykwita, jak piękny kwiat, cnota pokory, której naturalnie towarzyszą już wszystkie inne cnoty. Kto jakkolwiek rozumie swój stosunek do swego stwórcy, zbawiciela i wodza, ten nie może ani na chwilę wahać się, którą drogą iść któremu wezwaniu odpowiedzieć. Ale ścieżka wskazana przez Chrystusa jest prawdziwie wąska, niewygodna, ale pomimo i wbrew wyraźnemu nakazowi rozumu wola, serce, zmysły buntują się i zdecydować nie mogą, aby na ścieżkę tę energicznie wstąpić i wytrwale nią podążać. Ale tysiące ubocznych względów, tysiące racji przez niezdrową miłość własną dyktowanych, radzą odlec przynajmniej wykonanie powziętego postanowienia, nakłaniają do zgubnych w swych następstwach w gruncie rzeczy niemożliwych kompromisów. Dla przecięcia drogi tym pokusom, dla wypróbowania siebie, czy nie oszukujemy samych siebie, pochlebiając sobie, że chcemy istotnie jak najlepiej i najdoskonalej Bogu służyć. Każe Ignacy w osobnym, charakterystycznym rozmyślaniu wpatrzeć się w wizerunek trzech odrębnych typów ludzi, zbadać ich usposobienie i charakter. Pierwsi z nich powtarzają sobie ciągle, że chcą coś dobrego, pożytecznego uczynić, ale nigdy w tym celu ani ręką nie ruszą. Drudzy gotowi użyć jakiegoś środka mniejsza o to czy skutecznego, czy najwłaściwszego, byleby ich nie kosztował wytężonej pracy. I jeśli co robią, to raczej dla przygłuszenia sumienia, niż dlatego, aby coś istotnie pożytecznego dokonać. Trzeci typ wreszcie chce na serio dojść do celu, a więc chce też na serio chwycić się najodpowiedniejszych środków. W sprawach, w interesach ziemskich tylko o tym trzecim rodzaju ludzi powiedzielibyśmy, oni prawdziwie chcą i dlatego oni tylko jedni dojdą do tego, czego chcą. Czyż w sprawie postępów dobrym wystarczyć by miała mniej silna wola, mniej zahartowana na wszelkie trudności? Do tego głosu samego rozumu przyłącza się, umacniając wolę silniejszy głos wiary, przemawiający z krwi Jezusowej dla nas i za nas wylanej. Otuchy dodaje obraz chwały zgotowanej przez Najwyższego Wodza tym, którzy wiernie za Nim tu na ziemi krzyż swój dźwigali. Rozpamiętywanie gorzkiej męki Zbawiciela stanowi trzeci etap na nakreślonej przez Ignacego drodze do doskonałości. Trzeci tydzień, aby użyć własnego jego sposobu wyrażania się. Jak nie zapalić się do mężnej walki z grzechem i namiętnością, patrząc na Boga zmywającego grzech krwią własną. Jak na ten widok nie zapłonąć miłością i wdzięcznością. Nie zrozumieć ceny duszy ludzkiej i nie powiedzieć sobie z całą mocą przekonania, że nie ma ofiary, której by dla jej zbawienia nie było warto i nie należało ponieść. Tym bardziej warto i należy, że za ukrzyżowaniem idzie zmartwychwstanie. Rozpamiętywania o chwalebnych tajemnicach uwielbionego życia Jezusowego, Zajmują czwarty tydzień, przypominając i zapewniając, że kto z Chrystusem współcierpiał, wespół też z nim będzie uwielbiony. Kto mężnie walczył i do zwycięstwa się przyczynił, ten w tej samej mierze weźmie udział w triumfie i nagrodzie. Najwyższą cnotą i koroną życia duchownego jest miłość. Pięknie też i słusznie, doszedłszy w budowie do szczytu wspaniałego gmachu doskonałości, wieńczy go Ignacy kontemplacją o osiągnięciu miłości Bożej. Złota nić miłości Bożej ciągnęła się przez całe ćwiczenia duchowne i ze sobą je łączyła. Lecz teraz dopiero, gdy z serca już grzech się oddalił, namiętność w niewolę wzięta. Gdy nasienie cnoty, przez przykład Chrystusowy, w sercu zasiane, zaczyna owoce przynosić. Teraz dopiero ta królowa cnót wszystkich, zrzuciwszy dotychczasowe zasłony, występuje w pełnym blasku, w niebieskiej piękności. Dokładnie zrozumieć, czym Bóg jest dla nas, czym jest sam w sobie, nie zdołamy nigdy. Ale i to, co dostępne dla ludzkiego oka, tak jest niewymownie wielkie, podziwu godne, od Boga takie zdroje łask w przyrodzonym i nadprzyrodzonym porządku spływają w serce człowiecze, że musi ono przejąć się miłością i wdzięcznością bez granic. Tak harmonijnie zamyka się cykl ćwiczeń duchownych, Wyczerpując całą teoretyczną i praktyczną naukę doskonałości. Rozpocząwszy od pytania: Dlaczego na świecie żyjesz?, poprowadził Ignacy duszę za wodzem Chrystusem po coraz wyższych szczeblach, aż do tronu Boga, aż do tej miłości, która przez całą wieczność stać się ma jej nagrodą zbytnie wielką. Przejęte miłością serce, oddaje się Bogu w zupełnej ofierze, niczego sobie nie zatrzymuje, wszystko składa swemu Stwórcy, swemu Zbawicielowi, swemu Wodzowi. Przyjm, woła i błaga, i weź, Panie, całą wolność moją, pamięć, rozum, wolę moją i wszystko, co mam i posiadam. Tyś mi to wszystko dał i Tobie dar Twój zwracam. Rządź wszystkim wedle woli swojej, bo Twoje jest wszystko. Daj mi tylko miłość i łaskę swoją, a dość mnie wzbogacisz i niczego nadto nie pragnę. Na tym złożeniu całego siebie u stóp bożych w pokornej ofierze, Zakończył Ignacy ćwiczenia duchowne. Już z niedostatecznego tego streszczenia poznać można, jaką za pośrednictwem Ignacego dał Bóg Kościołowi broń przeciw duszom opierającym się łasce, jak potężne zostawił lekarstwo na wszystkie choroby serca, jak niezawodny środek wskazał dla dopięcia wysokiej doskonałości. Najlepszym dowodem i przykładem cudownych skutków rekolekcji był sam Ignacy. Całe jego życie od pierwszych w grocie manerskiej odprawionych rekolekcji to ciągłe postępowanie z doskonałości w doskonałość torem w rekolekcjach wskazanym. Wszystkie następne jego przedsięwzięcia i czyny, budzące podziw śmiałością nakreślonych planów, a bardziej jeszcze zadziwiające energią i niczym nie dającą się przełamać wytrwałością w wykonaniu raz powziętych zamiarów, wzięły początek i jak ze źródła wypłynęły z rekolekcji. W rozmyślaniach o Królestwie Chrystusowym i o dwóch sztandarach zarysował się już przed oczami Ignacego plan zakonu. Niby hufca mężnych rycerzy, który pod dowództwem samego Chrystusa, bronią i w sposób przezeń przekazany, ubóstwem i pokorą zwalczać miał nieprzyjaciół Pańskich. Zdobywać całą ziemię dla Boga, siejąc wszędzie świętą naukę zbawiciela. Gdy później zebrał Ignacy taki hufiec towarzyszów Jezusowych, cel, który im naznaczył, Reguły, które im dał, były tylko naturalnym rozwinięciem i praktycznym zastosowaniem prawd zawartych w rekolekcjach. Nie dziw, że ćwiczenia duchowne, którym tyle dusz zawdzięczało i zawdzięcza na wrócenie do Boga, zupełną zmianę życia i osiągnięcie wysokiej doskonałości a które na domiar są fundamentem i niby korzeniem zakonu, mającego na celu walkę z wszystkimi bez wyjątku nieprzyjaciółmi imienia Bożego, spotkały się i spotkać się musiały z najwyższymi pochwałami dobrych, z nienawiścią złych i tych wszystkich, którzy dobrowolnie oczy naprawdę zamykają. Cokolwiek Bóg dobrego przez nas działa. Pisali później do Ignacego jego świątobliwi towarzysze. To działa za pośrednictwem rekolekcji, ponieważ błogosławiony, czytamy w procesie kanonizacyjnym świętego Antoniego, ułożył ćwiczenia duchowne, nie będąc jeszcze z naukami obznajomionym. Uznać musimy, że Bóg sam użyczył mu rozumu i światła potrzebnego w nadprzyrodzony sposób. Słynny Ludwik z granady zwykł był mawiać że całego choćby najdłuższego życia nie wystarczyłoby by należycie rozwinąć te wieczne boże prawdy których nauczył się w rekolekcjach jeśli jest co we mnie dobrego powtarzał często święty karol boromeusz to wszystko zawdzięczam rekolekcjom święty franciszek salezy Dobry i doświadczony w tej mierze sędzia, zaręczał ćwiczenia duchowne więcej nawróciły grzeszników niż zawierają w sobie liter. Ważniejszym jeszcze od tych świadectw jest sąd Kościoła zawarty w buli Pawła III z 31 lipca 1548 roku, z góry niejako odpierający wszelkie zarzuty pewną naszą wiedzą się kierując. Pisze ten papież, uznajemy, pochwalamy i powagą tego pisma naszego zatwierdzamy nauki i powyżej wzmiankowane ćwiczenia w ogóle i w każdym z osobna szczególe. I usilnie w Panu zachęcamy wiernych obojga płci, Wszystkich narodowości do korzystania z pobożnych tych ćwiczeń i bogobojnego tychże odprawiania. Taki sąd o rekolekcjach wydał Kościół, wydali święci i najznakomitsi uczeni chrześcijańscy. Sąd stwierdzany po dziś dzień tysiącami cudów łaski bożej, którą Bóg za pośrednictwem rekolekcji w duszę wlewa. Z dawnych niemocy ją uzdrawia. Do heroicznych czynów w służbie swej pobudza. Czym zresztą są rekolekcje i jakie praktyczne skutki wywrzeć mogą, to najlepiej raz jeszcze powtarzamy pokaże nam dalszy ciąg życia ignacego. Część trzecia pielgrzymka do Ziemi Świętej. Wśród zmieniających się ze sobą walk z szatanem i pociech niebieskich, o schłości i cudownych oświeceń, przebył Ignacy w Manrezie, tej prawdziwej szkole duchownego życia i wyższej doskonałości, mniej więcej dziesięć miesięcy. Posty czuwania i biczowania, rozliczne pokuty, do których przyłączyła się jeszcze przez czas pewien ciężka choroba. Nadwątliły ciało, ale dusza ciągle wzmacniała się i gorzała coraz silniejszym ogniem miłości Bożej. Ogień ten objawiał się i na zewnątrz. Umartwione życie, heroiczne cnoty zaczęły ściągać do samotnej jaskini Ignacego licznych ciekawskich i pobożnych, którzy nie taili dlań swego uwielbienia i nieraz mówili o nim otwarcie jako o mężu świętym. Część ta jeszcze bardziej wzrosła, gdy choroba zmusiła świętego do chwilowego zamieszkania w szpitalu. Kto i w jaki sposób mógł, śpieszył choremu z pomocą. Pragnął go przynajmniej odwiedzić, będąc pewnym, że zjedna sobie przez to szczególne błogosławieństwo Boże. Czart, chcąc wyzyskać dla siebie te oznaki czci, zaczął szeptać Ignacemu. Pobudzając go do zbytniej ufności w sobie, jak dawniej starał się doprowadzić go do rozpaczy. Zgładziłeś wszystkie grzechy, zyskałeś wiele zasług. Gdybyś teraz umarł, uchodziłbyś za świętego. Idź precz, szatanie, odpowiadał święty. Nie dla ciebie zacząłem, nie dla ciebie też skończę. Lecz nie dość pokusy oddalać, trzeba je było w źródle zatamować. Dlatego Ignacy, pragnąc stanowczo unikać ciążących sobie oznak czci, tak niezgodnych jak pobożnie rozmyślał z powołaniem rycerza walczącego pod wodzem cierniem ukoronowanym, postanowił opuścić manrezę. Do postanowienia tego przyczyniło się bardziej jeszcze pragnienie bojowania pod sztandarem Jezusowym, nie tylko w ten sposób, lecz i na tych samych miejscach, które Boski Wódz, Przebywając między ludźmi, uświęcił obecnością swoją. Podobne uczucie, które dawnych krzyżowców prowadziło do Palestyny, napełniło serce Ignacego. Od pierwszej chwili nawrócenia zamierzał on zwiedzić święte miejsca, krwią Jezusa zbroczone, a manreskie ćwiczenia duchowne jeszcze silniej utwierdziły go w tym zamiarze. Gdzież stosowniej rozpocząć i prowadzić wyprawę przeciw wrogowi dusz ludzkich. Kuszącemu je do pożądania bogactw, próżności i pychy, gdzie łatwiej iść za Jezusem w ubóstwie, znoszeniu wzgardy, pokorze, jak nie na tych jerozolimskich polach, na których wódz nasz, raczej przykładem niż słowami, pierwszy nas tych cnót nauczył. Jeruzalem, grób Chrystusowy, znajdował się pod panowaniem niewiernych. Czyż nie było obowiązkiem wystąpić przeciw nim do walki mieczem Słowa Bożego, rozszerzyć między nimi i na całym wschodzie znajomość imienia i nauki Jezusowej? Tak. Tego Bóg chce, mówił do siebie Ignacy i pełen ufności w Bogu, nie zważając na gorące prośby mieszkańców Manrezy, którzy świętego męża pragnęli u siebie zatrzymać, puścił się z początkiem roku pańskiego, 1523. w drogę do Barcelony, skąd spodziewał się dostać morzem do Włoch, a stamtąd do Ziemi Świętej. Nauczony doświadczeniem i lepiej już teraz woli i dróg Bożych świadome, umiarkował Ignacy w tej podróży pierwotny zapał do zewnętrznych umartwień, pamiętając, że nie one są celem, ale tylko środkiem. I że o tyle są korzystne, o ile służą do celu do osiągnięcia świątobliwości. Dlatego, zastosowując praktyczne, spisane przez siebie samego w ćwiczeniach duchownych reguły o umartwieniu, zdjął z siebie na czas drogi włosienice i żelazne łańcuszki, którymi się opasywał dla ochronienia się od zimna, bardzo dokuczliwego w tym czasie. Przyjął w darze od paru pobożnych kobiet manreskich dwie suknie z grubego sukna, a nadto, ustępując naleganiom ludzi pobożnych i rozumnych, przyrzekł, że nie będzie drogi odbywać boso i z gołą głową. Do ostrożności tych zmuszały Ignacego nie tylko zwykła roztropność, ale i bardzo niedobry stan zdrowia, zwłaszcza silne żołądkowe bóle, które przez całe życie były mu ciężkim krzyżem. Znajomi Manrescy, wiedząc o słabości odchodzącego pielgrzyma, chcieli go jeszcze opatrzyć w inne wygody, ale tych Ignacy stanowczo nie przyjął. Nie chciał też wziąć ze sobą towarzysza drogi, choć kilku, którzy bliżej świątobliwe życie jego poznali i z nauk jego i przykładu pragnęli korzystać. Dobrowolnie ofiarowali się towarzyszyć mu nie tylko do Barcelony, ale i do samej Jerozolimy. Jakże sobie dasz radę, tłumaczono mu, w tak długiej i uciążliwej podróży, kiedy nie umiesz ani po włosku, ani po łacinie. Bóg sam jedyną ucieczką moją, odpowiadał Ignacy, i choćby brat albo syn udzielnego jakiegoś księcia chciał ze mną pielgrzymować, aby mi ułatwić tę trudną drogę, nie zgodziłbym się na tę ofiarę, bo dość mi mieć ze sobą trzy cnoty: wiarę, nadzieję i miłość. A Bóg mnie nie opuści, kiedy całą nadzieję i ufność we wszystkich przypadkach i niedostatkach w Bogu wyłącznie, nie w ludziach, położę. W Barcelonie zatrzymał się Ignace około dni dwudziestu, czekając na jakieś pewniejsze wieści z Włoch o zarazie, która miała tam wybuchnąć i powstrzymywała okręty od żeglugi w te strony. Tymczasem, zdawszy się zupełnie na wolę i opatrzność bożą, służył chorym po szpitalach, wszelkiego rodzaju nędzarzom po więzieniach, przy czym, podobnie jak w manrezie, co dzień najmniej siedm godzin poświęcał na żarliwą modlitwę. Sam, będąc żebrakiem, żebrał dla innych. Mając nieraz kawałek suchego chleba za pożywienie na cały dzień, dzielił się nim z biedniejszymi. Czym następnego dnia żywić się będzie, jakim sposobem bez pieniędzy, bez znajomości do Włoch się dostanie, o to się nie troszczył, zastosowując w całej heroicznej rozciągłości napomnienie Chrystusowe. Szukajcie rzecz naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam przydane. Nie troszczcie się o jutro, albowiem jutrzejszy dzień sam się troskać o siebie będzie. Jakoż opatrzność Boża, która ptactwo niebieskie żywi i je polne tak wspaniale przyodziewa, wzięła w opiekę wiernego swego sługę i nigdy ani na chwilę go nie wypuściła z opieki, tej prawdziwie cudownej przez cały przeciąg życia. Była z nim w najrozmaitszych przygodach, w zmiennych kolejach losu i w takich, które ludzie zwali szczęśliwymi i w takich, które uważali za nieszczęśliwe. Obecnie wybrał sobie Bóg za narzędzie swej opatrzności względem Ignacego pobożną matronę, Izabelę Rozer. Razu pewnego zacna ta, a bogata pani, znajdowała się w kościele, słuchając uważnie kazania, gdy rzuciwszy okiem na stopnie ołtarza, spostrzegła na nich wśród licznego grona dzieci nieznanego sobie żebraka, w ubogim, pielgrzymim stroju z szlachetnym, miłością Bożą, jaśniejącym obliczem. Wysokie czoło owego żebraka, jak później sama Rozer opowiadała żywot opisarzowi Ignacego, ojcu Ribandeneira, otaczał jakby jakiś pierścień albo raczej wieniec świetlany, który oko i serce dziwnie do siebie przyciągał. – Idź, rozmów się z tym mężem – przemówił wewnętrzny głos do Izabeli. Dopomóż mu do spełnienia zamiarów powziętych dla większej mej chwały. Pobożna pani posłuchała natchnienia i ledwie wróciła do domu, poprosiła męża, aby kazał przywołać owego dziwnego żebraka, człowieka bez wątpienia świętego. Wysłany sługa sprowadził Ignacego. Izabela zaprosiła go do stołu, a mąż święty, wywdzięczając się za to miłosierdzie, tak pięknie i rzewnie. Wysławiać zaczął wielkość i dobroć Bożą, że nic obecnych nie mógł łez powstrzymać. W toku rozmowy wyjawił Ignacy swój zamiar udania się do Ziemi Świętej i powiedział, że jak się spodziewa, na zajutrz już będzie mógł odpłynąć z Barcelony na małym statku, na który zniósł już nawet cały swój majątek, pisma i parę książek. Zaledwie Ignacy z postanowieniem tem się zwierzył, gdy Izabela jakby wyższemu jakiemuś głosowi ulegając, zaczęła go prosić i zaklinać, aby na tym statku nie odjeżdżał, lecz raczej poczekał jeszcze kilka dni na odpłynięcie większego okrętu, na którym ona chętnie za niego przejazd zapłaci. Widocznej, rozumnej przyczyny nie było do tych tak natarczywych próśb i łatwo wydać się one mogły każdemu kapryśnemu kobiecem przywidzeniem. Lecz Bóg, który nakłonił do tych próśb Izabelę, skierował zarazem w tymże samym kierunku serce Ignacego, tak iż bez trudności zgodził się na to żądanie. Skutek okazał, że istotnie działała tu opatrzna ręka Boża. U statek, na którym miał odpłynąć przyszły rycerz Kościoła Bożego, mężny zapaśnik w walce z niewiarą i błędem, rozbił się o skały niedaleko od barcelońskiego portu. A rozbił się tak nieszczęśliwie, że ani jeden nie tylko z podróżnych, ale nawet z marynarzy nie uratował życia. Ignacy, ustępując prośbą pobożnej rozery, Przesiadł się z jednego statku na drugi, ale pieniędzy na przejazd w żaden sposób nie chciał przyjąć. Ubogim jestem, mówił, za ubogim Chrystusem iść chcę. Słusznie więc się należy, aby jako ubogiego z miłości dla Jezusa na statek mnie przyjęto, jako rzeczywiście ubogiego, nędznego żebraka traktowano. Kapitan okrętu zgodził się przewieźć bezpłatnie Ignacego, zażądał wszakże, aby tyle ze sobą zabrał chleba i sucharów, by mu wystarczyło na całą żeglugę. Dość, że ci dam miejsce na okręcie, mówił, ale żywić cię sam nie myślę i pozwolić nie mogę, byś miał przez te żebractwo naprzykrzać się innym podróżnym. Na chwilę święty się zawahał, obawiając się, czy zaopatrując się w pożywienie na całą podróż, nie okaże pewnej nieufności w cudowną opatrzność Bożą. Która tak go hojnie dotychczas we wszystko zaopatrywała. Dopiero spowiednik wątpliwości te usunął, a Ignacy, uspokojony jego nakazem, urzebrał sobie, chodząc od domu do domu, wymaganą ilość chleba. Obok jałmużne dla ciała dawano mu nieraz i inną jałmużnę, której z miłości dla ukrzyżowanego wodza daleko bardziej pożądał. Obelgi, wzgarde sromotne przezwiska. Jedna zwłaszcza pani nazwiskiem Zepiglia, której syn opuściwszy przed latem dom rodzinny włóczył się po świecie jako ostatni łotr i żebrak. Uniosła się ona niepohamowanym gniewem na widok pielgrzyma, który również, jak sądziła, z miłości dla awanturniczego życia, musiał opuścić dom rodzinny, zostawiając po sobie żałobę i hańbę. Długi czas płynęły niby bystry potok z ust rozżalonej niewiasty. Wyrzuty i przekleństwa, Ignacy słuchał ich z okiem w ziemię utkwionym. Aż gdy zepiglia zmęczona mówić przestała, odparł spokojnie: Prawdę mówisz, jestem wielki, bardzo wielki grzesznik. A gdybyś mnie lepiej poznała, mogłabyś mi słusznie daleko cięższe uczynić zarzuty. Niech ci Bóg zapłaci za Twoją szczerość. Pokora ta rozbroiła gniew rozbolałej kobiety, zmieniając od razu ton jej mowy. Przeprosiła ze łzami pielgrzyma i opatrzyła go kilku bochenkami chleba, bo pieniędzy nie chciał Ignacy, wierny powziętemu postanowieniu, ani od niej, ani od nikogo innego przyjąć. Kilka sztuk monety, które mu gwałtem do ręki wciśnięto, zostawił na brzegu morza, mówiąc sobie, że ktoś potrzebujący ręką opatrzności prowadzony tam je pewnie znajdzie. A choćby ich i nikt nie znalazł, to lepiej, że zginie trochę złota, niż gdyby on sam miał się sprzeniewierzyć chrystusowemu ubóstwu i niczym nieograniczonej ufności w miłosierną pomoc Bożą. Po pięciu dniach bardzo uciążliwej żeglugi, okręt wiozący Ignacego przybył do gaety. We Włoszech panowała w tym czasie zaraza, dlatego przy bramach każdej miejscowości, równie po wsiach jak po miastach, czuwali strażnicy, aby nikogo obcego nie wpuścić. Na polach, nawet i drogach, gdy z daleka okazała się nieznajoma jaka twarz, uciekano z przerażeniem i zamykano się po domach, ostrzegając sąsiadów. Idzie zapowietrzony. Ze strasznym tym okrzykiem spotykał się raz po raz Ignacy aż do samych bram Rzymu. Zmęczony i głodny błagał często na próżno o kawałek chleba, zapewniając, że jest zdrów, a parę razy, nie znajdując nigdzie wytchnienia ani pomocy, tak upadał na siłach, że nie mogąc iść dalej, leżał przez kilka godzin na półmartwy na publicznym gościńcu. Wreszcie w niedzielę palmową roku pańskiego 1523 stanął w Rzymie. Papież Hadrian VI udzielił pobożnemu pielgrzymowi pozwolenia i błogosławieństwa na dalszą drogę. Wzmocniony papieskim błogosławieństwem i gorącą modlitwą obu grobu Świętych Apostołów, wyruszył Ignacy w tydzień po Wielkanocy, jak zawsze pieszo, żebrając po drodze, do Padwy i Wenecji. Kilku miłosiernych Hiszpanów usiłowało powstrzymać swego rodaka od tego zuchwałego, jakie nazywali przedsięwzięcia. A gdy ani prośby, ani namowy nie skutkowały, opatrzyli go siedmiu dukatami na zapłacenie statku do Jerozolimy. Ignacy przestraszony groźbą, że z wszelką pewnością na okręt bez zapłaty się nie dostanie, Przyjął ofiarowaną jałmużnę, ale ledwie wyszedł za mury Rzymu, wyrzucać sobie zaczął ten brak ufności w doświadczoną pomoc Bożą i wszystkie pieniądze rozdał ubogim. Jak w drodze z gaety do Rzymu, tak i obecnie, wychudłe oblicze i postami, i umartwieniami nachylona ku ziemi postać Ignacego, wzniecała powszechny przestrach. Drzwi się przed nim zamykały. Najlitościwsi rzucali mu z daleka przez okno kawałek chleba, inni, obawiając się zarazy, próśb nawet słuchać nie chcieli. Przez pewien czas przyłączyło się do Ignacego kilku innych podróżnych, ale gdy święty, zmęczony i osłabiony, nie mógł z nimi równie szybkim krokiem podążać, zostawili go w środku pola na opatrzność Bożą. Istotnie opatrzność Boża czuwająca nad każdym ptaszkiem. Nad najmniejszym oku ludzkiemu niewidzialnym robaczkiem opiekowała się miłosiernie wiernym swym sługą. Wśród największego zmęczenia i ogołocenia z wszelkiej pomocy ludzkiej, doznawał Ignacy tak wielkich nadprzyrodzonych pociech, miłość Boża, tak jasnym płomieniem w sercu mu się paliła, że ogniem tym rozgrzany nie czuł głodu i utrudzenia i szedł naprzód z radością, chwaląc Boga. I wielbiąc nieskończone jego miłosierdzie. Na pół drogi między Padwą a Chioggia okazał się pan Jezus zmęczonemu wędrowcowi, a napełniwszy go samym swym widokiem niewymowną pociechą, wzmocnił na siłach i przeobiecał, że za jego pomocą dostanie się bez trudności do Padwy i Wenecji. Istotnie nie zaniechał pan i nie opuścił swego sługi. A kiedy owi podróżni, którzy tak nielitościwie ze świętym się obeszli, musieli przezwyciężać mnóstwo trudności, zanim za bramy miejskie się przedostali, to Ignacego wpuszczano bez najmniejszej przeszkody. Widoczne było, że z woli Bożej przedsięwziął mąż święty swą pielgrzymkę i że Anioł Boży, jak niegdyś Rafał Tobiasza, prowadził go i dobrze około niego sprawował wszystko. Do Wenecji przybył nasz pielgrzym późnym wieczorem, a nie mogąc nigdzie znaleźć noclegu, ułożył się do snu pod galerią jednego z wspaniałych pałaców przy placu Świętego Marka. Jednocześnie świątobliwy właściciel tego pałacu, Patrycjusz Wenecki, Marek Antoni, usłyszał w półśnie jakby jakiś nadziemski głos, który go pytał na tarczywie – jak to ty wygodnie w domu swym spoczywasz wśród zbytku, a sługa mój na zimnie, na twardej ziemi? Co znaczyć może ten głos, te pytania, których odpędzić od siebie nie mogę pytał się zaniepokojony patrycjusz. A nie chcąc mieć sobie nic do wyrzucenia, wyszedł przed pałac i niebawem natknąwszy się na śpiącego pod galerią pielgrzyma, zabrał go ze sobą. I przez cały czas pobytu jego w Wenecji obiecał się opiekować tak szczególnie miłym Bogu sługą, jak własnym synem. Ignacy wdzięczny był Bogu za cudowne zesłanie opiekuna, ale zarazem pamiętając, że postanowił sobie iść w ubóstwie za ubogim Jezusem, jedną tylko noc przepędził u dobroczynnego senatora, a nazajutrz znów jako nieznany żebrak. Wyciągnął rękę, prosząc o kawałek chleba. Nie mógł jednak zostać, jak pragnął, zupełnie nieznanym. Poznał go pewien kupiec hiszpański, a dziwiąc się pokorze dawnego słynnego rycerza, zapytał, czy nie mógłby mu w czym być pomocny. Ignacy nie przyjął ofiarowanego ubrania i pieniędzy. Prosił tylko o wyrobienie mu wstępu do ówczesnego doży weneckiego Jędrzeja Gritti którego zamierzał prosić o wolne miejsce na okręcie, który miał za parę dni odpłynąć do Cypru. Doża chętnie wysłuchał prośby, popartej przez poważanego w mieście kupca. Dzięki temu, 14 lipca roku pańskiego 1523, wsiadł wreszcie Ignacy, mimo silnej febry, na okręt. Szczęśliwy, że wbrew tylu przeszkodom Ujrzy miejsca uświęcone obecnością Boskiego swego wodza i odda Jezusowi całe swe życie na służbę, tam gdzie Jezus dla niego życie swoje ofiarował. Na okręcie równie podróżni, jak i majtkowie wiedli wesołe hulaszcze życie. Gra i pijatyka osłodzić im miała trudy długiej drogi. Przekleństwa, bluźnierstwa. Rozpustne pieśni rozlegały się bez przerwy dniem i nocą. Bezustanne to obrażanie Boga napełniło duszę ignacego głębokim smutkiem. Z początku starał się pokornymi, pełnymi miłości słowami wpłynąć na towarzyszów, widząc, że to nie skutkuje, zagroził im sądem bożym, zapytał, czy nie lękają się piekła, od którego dzieli ich zaledwie kilkucalowa deska. Napomnienia tej groźby, natchnione miłością Bożą i dusz ludzkich, nie poszły w smak rozpustnym marynarzom. Po cóż, rzekli do siebie, trzymać tu tego wariata, którego zrzędzenie zatruwa nam wszelką zabawę? Najlepiej wysadzić go na pierwszą wyspę, którą spotkamy? Kilku poczciwszych Hiszpanów posłyszało zmawiających się w ten sposób marynarzy. Ostrzegli też Ignacego, aby hamował swój zapał, ale święty bynajmniej się nie przeraził pogróżkami, mówiąc głośno. Bez woli Bożej i włos z głowy mi nie spadnie. Istotnie, skoro statek tylko zbliżył się do wyspy, na której rozpustni żeglarze chcieli wysadzić Ignacego, powstał nagle gwałtowny, przeciwny wicher, który rzucił okręt daleko od brzegu. Nie dozwalając im spełnić niecnego zamiaru. Na Cyprze dopiero przesiadł się święty na inny okręt, wiązący licznych pielgrzymów do Jerozolimy i bez żadnego innego wypadku, po 48 dniach żeglugi, wylądował w Jopie ostatniego sierpnia roku pańskiego 1523. Pojąć niełatwo. Opisać niepodobna, jakie uczucia rozpaliły się w sercu wiernego żołnierza Chrystusowego, kiedy stanął na ziemi, którą obecnością i życiem swoim raczył uświęcić Boski Jego Mistrz i Wódz. Uczucie gorącej miłości ku Jezusowi buchnęło silniejszym jeszcze ogniem, gdy karawana pielgrzymów, do której i Ignacy się przyłączył, stanęła po czterech dniach drogi na wzgórzu. Z którego po raz pierwszy ujrzeć można było miasto święte, Jeruzalem. Zsiądźmy z osłów, rzekł jeden z pielgrzymów, pobożny hiszpan, Dydak Manes. Bo ziemia, po której stąpamy, święta jest. Idźmy pieszo, jak na prawdziwych pokutników przystało. W milczeniu z sumieniem się rachując i ukrzyżowanego Jezusa za grzechy swe przepraszając. Posłuchali wszyscy i wśród głębokiego milczenia, przerywanego tylko westchnieniami i biciem się w piersi, weszli do Jerozolimy, prowadzeni przez kilku miejscowych Franciszkanów, którzy wyszli na spotkanie pielgrzymów. Z kolei zwiedzał Ignacy drogie sercu miejsca, które w manrezie przed oczy duszy stawiał. A teraz oczami ciała oglądał. W Betlejem dziękował przedwiecznemu Słowu, że ciałem dla nas stać się raczyło. Chodząc po ulicach i okolicach Jerozolimskich, przysłuchiwał się naukom, przypatrywał się cudom, którymi tutaj Pan Jezus stwierdzał boskość swej nauki. W Betanii chwalił i składał dzięki za okazane, jawno grzesznicy miłosierdzie. Tak pocieszające dla nas wszystkich grzeszników, miłosierdzia potrzebujących. W wieczerniku na Górze Oliwnej, na Golgocie, rozpamiętywał gorzką mękę Jezusową, uczył się cierpieć i cierpieniem miłość prawdziwą udowadniać, a potem wracał znowu na Górę Oliwną, przyglądał się okiem duszy, jak Pan z tej góry do nieba wstępował i powtarzał sobie, jeżeli chcę być z Chrystusem współuwielbiony, muszę być z Nim w przódy współukrzyżowany. Jeżeli chcę się z wodzem moim dzielić zdobyczą, muszę w przódy, jak przystało na dobrego rycerza, podzielić z Nim pracę, trudy wojenne i cierpienia. Tak idąc śladami Jezusa od Betlejem do Golgoty, powtarzał Ignacy rozmyślania manerskie – Uzupełniał je, w powziętych postanowieniach się utwierdzał. Drogimi mu były te miejsca, z których woła ciągle do Boga krew brata naszego najlepszego Jezusa, domagając się już nie pomsty, niesprawiedliwości, ale miłosierdzia. Nie dziw, że zapragnął życie tutaj spędzić, tutaj poświęcić się na wracaniu dusz, aby głos krwi zbawicielowej na tych miejscach przynajmniej, na których krew ta dla nas została przelaną nie brzmiał na próżno na razie nie wyjawił nikomu postanowienia nawracania niewiernych bo rozumiał że do tego dzieła musi się odpowiednio przygotować natomiast oświadczył gwardianowi franciszkanów w Jerozolimie gorącą chęć stałego zamieszkania w ziemi świętej nie sądząc aby mógł w tym względzie napotkać na jakieś trudności ale bóg inną pracę Ignacemu wyznaczył do walki z innymi wrogami wiary miał go użyć, i dlatego nie dozwolił, aby pobożne jego chęci pracowania w Palestynie miały przyjść do skutku. Gwardian na pierwsze słowa Ignacego oświadczył mu stanowczo, że na dłuższy pobyt w swym klasztorze i w ogóle w Ziemi Świętej ani myśli pozwolić. Nie rozumiem zupełnie, mówił: Co byś tu robił? Zresztą klasztor nasz ubogi. Tak ubogi, że kilku nawet zakonników muszę dla braku utrzymania odesłać do Europy. Ty zaś byłbyś tylko dla nas niepotrzebnym, a nie małym ciężarem. Zrobisz więc najlepiej wracając zaraz z innymi do swej ojczyzny. Na próżno pobożny pielgrzym zaręczał, że nie żąda żadnej jałmużny, żadnej pomocy prócz ściśle duchownej. Gwardian... A następnie prowincjał franciszkanów, którzy z wieloletniego doświadczenia nauczyli się zaręczeniom takim nie ufać, a nadto nieraz już z powodu niedość oględnego postępowania pielgrzymów narażeni byli na duże trudności, nie chcieli nawet słuchać dalszych próśb i obietnic. Ale i Ignacy nie chciał odstąpić od tego, co mu się wydawało wolą Bożą, a myśl, że Turcy pochwycą go w niewolę lub zabiją jako chrześcijanina. Podniecała jeszcze bardziej pragnienie pozostania w Ziemi Świętej. Zdaje mi się, rzekł skromnie, ale energicznie że Bóg domaga się ode mnie, abym mu tutaj, nie gdzie indziej służył. Nic więc mnie do wyjazdu nie skłoni, chyba gdybym się przekonał, że nie wyjeżdżając obraziłbym tem Boga. Owszem, ciężko byś Boga obraził odparował prowincjał. Gdybyś wbrew memu rozkazowi chciał tu zostać, albowiem stolica apostolska zawierzyła mi władzę rozstrzygania, kto tu może, a kto nie może zamieszkać, i mam prawo rzucenia klątwy na nieposłusznych. Na dowód prawdziwości swych słów chciał prowincjał pokazać bullę papieską, ale Ignacy, nie patrząc na nią, oświadczył, skłaniając pokornie głowę. Wiem już teraz, że macie władzę zabronić mi pobytu tutaj. Posłusznym więc będę i jutro odpłynę. Tymczasem korzystając z kilku pozostających godzin, zapragnął gorąco pomodlić się raz jeszcze na Górze Oliwnej, ucałować miejsce, na którym Jezus, wstępując do nieba, pozostawił wyryte w kamieniu ślady stóp swoich. Nie pytając więc nikogo, nie wziąwszy ze sobą tureckiego przewodnika, bez którego wstęp do miejsc szczególnie oświęconych przytomnością i cudami Zbawiciela surowo był zakazany, pobiegł Ignacy co prędzej do ogrodu oliwnego. Przed wejściem stał strażnik i nie chciał wpuścić pielgrzyma, chyba za opłatą. Pieniędzy Ignacy nie miał, ale miał tłumoczek z najpotrzebniejszymi rzeczami. Wydobył więc z niego mały nożyk i nim okupił sobie wstęp do ogrodu. Pomodliwszy się gorąco, skierował kroki do pobliskiego kościółka w Betfadze, ale po drodze przekonał się ze smutkiem, że nie dość uważnie przypatrzył się śladom stóp Jezusowych, także nie mógł zdać sobie sprawy, w którą stronę świata zwrócił Zbawiciel boskie swe oblicze, kiedy wstępował do nieba. Wrócił więc do ogrodu oliwnego, dając strażnikowi jedyną rzecz, której mógł się jeszcze pozbyć: nożyczki. Klęknąwszy ponownie, gorąco się zaczął modlić, całując ślady nóg Chrystusa i oblewając je gorącymi łzami. W klasztorze tymczasem spostrzeżono, że Ignacego nie ma i wielce się tem zaniepokojono. Gwardian wysłał jednego ze sług klasztornych, Ormianina polecając mu odszukać nieroztropnego pielgrzyma i choćby siłą do domu sprowadzić. Odszukanie nie zajęło zbyt dużo czasu, bo Ignacy sam wracał już z ogrodu oliwnego, ale sługa, nie kontent, że trudzić się musiał i chcąc dać dowód swej gorliwości, obsypał świętego zarzutami i obelgami, a schwyciwszy go za ramię, grożąc kijem, prowadził jak nieposłusznego więźnia. Tędy szedł Jezus skuty dla mnie, wśród bluźnierstw i złorzeczeń, jako cichy baranek na rzeź wiedziony. Myślał Ignacy, a radość niebieska napełniła jego serce na myśl, że i on na tym samym miejscu może choć drobne upokorzenie Jezusowi ofiarować. Sługa klasztorny wciąż groził i znieważał go, ale Ignacy nie słyszał już nawet obelżywych słów. Bo zdawało mu się, że widzi przed sobą Chrystusa, wskazującego Mu sferany, krzyż ciężki prowadzącego Go do klasztoru. Widok ten osłodził mu smutny skądinąd odjazd z Jerozolimy. Zresztą nie tracił jeszcze nadziei, że uda mu się powrócić do ziemi świętej, żyć, pracować, cierpieć i śmierć ponieść dla Jezusa tam, gdzie Jezus dla nas żył, cierpiał i umarł. Droga do Cypru odbył święty spokojnie, wespół z innymi pielgrzymami. W porcie cypryjskim trzy okręty stały gotowe do dalszej drogi do Wenecji. Średnich rozmiarów statek turecki, mała i stara raczej galera niż okręt, i wybornie zbudowany obszerny, mogący, jak się zdawało, oprzeć się najsroższym burzom, statek pewnego bogatego kupca weneckiego. Towarzysze Ignacego udali się z prośbą do kapitana Weneckiego okrętu, aby dla miłości Chrystusowej przyjął na pokład biednego pielgrzyma, który, jak zapewniali, jest mężem świętym i niechybnie za okazane sobie dobrodziejstwo ściągnie na okręt i jego załogę obfite błogosławieństwo Boże. Jeżeli to święty, odparł szyderczo kapitan, nie potrzebuję mego okrętu po morzu i po bałwanach bezpiecznie może spacerować. Tak nielitościwie odepchnięci udali się towarzysze Ignacego do kapitana owej małej, starej galery i bez najmniejszej trudności otrzymali żądaną łaskę. O świcie wypłynęły z portu wszystkie trzy okręty, a Bóg zawsze w dziełach swych cudowne okazał naocznie, jak tutaj już na ziemi za miłosierdzie miłosierdziem płaci. Wieczorem tego samego dnia, którego trzy owe okręty opuściły port cypryjski, powstała straszna burza. Statek turecki zatonął wespół z wszystkimi podróżnymi. Potężny okręt wenecki rozbił się o skały otaczające Cypr i ledwie że podróżni z wielkim wysiłkiem zdołali uratować życie. Natomiast owa, na wpół już rozbita galera, na której znajdował się Ignacy, przypłynęła choć z niemałym trudem, po blisko trzy miesięcznej żegludze sama jedna do Wenecji. Już na okręcie wycierpiał Ignacy bardzo wiele od głodu, a więcej jeszcze od zimna, od którego uchronić go nie mogły podarte, za krótkie i za ciasne prawdziwie żebracze suknie ze zgrzebnego płótna. Gorzej jeszcze było w Wenecji, do której przybył w połowie stycznia 1524 roku. Gęsto spadły śnieg, zalegał drogi, dokuczliwe zimno, jakiego najstarsi ludzie nie pamiętali, powodowało liczne choroby, liczne zgony. Szczęściem, za sprawą opatrzności Boże, jeden z dawnych dobrodziejów Ignacego poznał go na ulicy i opatrzył kilku złotymi i kawałkiem sukna, by ubezpieczył się od najgwałtowniejszego zimna. Tak opatrzony pytał już tylko święty, co dalej ma czynić, jak i gdzie spełnić ma praktycznie wolę Bożą, którą poznał w manrezie, w jaki sposób najdoskonalej i najbliżej iść za Jezusem i za sobą poprowadzić innych królewską drogą przez Jezusa wytkniętą. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.